Jaka jest najbardziej znienawidzona przez kredytobiorców wódka? Wiborowa! Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Biznesu 2.0, czyli tego programu, w którym zastanawiamy się, jak zarabiać więcej, wydawać mądrzej i po prostu lepiej żyć. A dziś skupimy się agresywnie i brutalnie na tym pierwszym, czyli na tym, jak zarabiać więcej i to na tym, jak zarabiać 10 razy więcej. I ten odcinek jest dla wszystkich, którzy zarabiają 3000 i chcą zarabiać 30, albo dla tych, którzy zarabiają 30 i chcą zarabiać 300. Więc powiesz, że tak, to jest gruba tutaj obietnica, tak, Maćku? Co, w tym odcinku powiesz o rzeczach, które spowodują, że będę zarabiać 10 razy więcej, a ja na to mówię tak, potencjalnie oczywiście, ponieważ w życiu nie ma żadnej gwarancji, tak? Ponieważ to zajmuje czas. No i jeżeli ktoś zanim do tego dojdzie, no wpadnie pod pociąg, no to nie będzie zarabiać 10 razy więcej, a być może ktoś będzie z tymi radami zarabiać 7,5 razy więcej, a nie 10. No ale ogólnie uważam, że te rzeczy, które dzisiaj powiem, mimo że znacznie łatwiej je powiedzieć niż wykonać, to sobie od razu powiedzmy, to są te rzeczy, które powodują, że naprawdę można zwiększyć swoje dochody bardzo poważnie. No i dzisiaj właśnie o tym będzie i to są sprawdzone rzeczy. Ja znam tysiące przedsiębiorców, tysiące ludzi, którzy dźwignęli swój dochód drastycznie. Znam ludzi, którzy zarabiają tyle, że kiedyś nie wierzyłem, że tyle da się zarabiać w ogóle. Ale robią to. No i tam są wzory. Oczywiście czasem jest też fart. W zasadzie zawsze jakiś element farta jest. No musi tak być. Jeden jest w branży takiej, że zaczyna prowadzić fabrykę rękawiczek gumowych, a za tydzień jest pandemia. No to trzeba mieć wybitnego farta i to się raczej nie powtórzy. A drugi podkradł koledze pomysł na portal społecznościowy i się okazało, że nie było żadnych. No i założył Facebooka w ten sposób i zarobił miliardy. Więc to w jakimś sensie też był fart. Natomiast tak ogólnie to szczęściu trzeba pomagać i dzisiaj będziemy pomagać mu mocno. Dlatego też o tym właśnie będzie. Na początku jednak informacje parafialne. Moja książka Nawyki 2.0 już jest dostępna w wersji również audio. Także kto ma ochotę, tego zapraszam gorąco, żeby wszedł na stronę ekspertia.com.pl po tę właśnie książkę. Jak ktoś lubi słuchać w trasie, to jest to moment, żeby to właśnie sobie umożliwić. Przypominam, że mamy też opowieści biznesowe, czyli bajki dla dzieci opowiedziane na nowo. Jak masz dzieci i chcesz je edukować finansowo, no to na pewno z pomocą na przykład Jasia i Kredytosi powiesz im, jak to zrobić i zachęcam. Ekspertia.com.pl, a dla każdego, kto chce i rozumie, że potrzebuje znać języki obce, instytutlingwistyki.pl, tam mamy już 9 języków, a niedługo będzie jeszcze więcej, także zapraszam gorąco. Dobra, no to gorąco, teraz się dopiero zrobi gorąco. Otóż podzielę ten odcinek na takie trzy kluczowe części, czyli na pracę, biznes, ale wcześniej na zmianę mindsetu. Ja wiem, że dla kogoś, kto oglądał jakieś materiały edukacyjne albo na jakichś szkoleniach był, książki czytał, to jest nudne czasem do wyżygania, tak? Jak oni mówią, zmień mindset, żeby więcej zarabiać albo żeby, nie wiem, żeby mieć lepszy związek, lepsze życie i tak dalej. Mindset. Tak jakby to wszystko zaczynało się w głowie. No ale gdzie się zaczyna, jak nie w głowie? No gdzie? Jeżeli dzisiaj ktoś ci zaproponuje, przelewam ci, robimy deala i będziesz na tym zarabiać i tutaj pada kwota na przykład 10 razy większa niż ty zarabiasz. Czyli ktoś zarabia z was na przykład 5000, to ktoś ci mówi, robimy takiego deala, na 3 lata umowę podpisujemy, co miesiąc przelewam ci 50000. I wtedy myślisz sobie, teraz jak tego słuchasz, to myślisz sobie, tak, biorę, super, fajnie, ale tak, to nie jest prawda. Psycholodzy to zbadali i się okazało, że ludzie są w stanie zaakceptować w zależności od sytuacji między 1,5 raza większą wypłatę od tej, którą mają, do 2,5 raza większą. Czy jak ktoś zarabia 5 koła, to 7,5 spoko, dla niektórych tam 12,500 to się wydaje akceptowalne, że to jest w ogóle możliwe. Ale jak temu, kto zarabia 5, zaczynasz mówić, że może zarabiać 20, to się w większości przypadków wydaje niemożliwe, że nie, to już uczciwie się nie da, to już złodziejstwo, to już jakieś dziwne rzeczy, to nie ma takiej opcji. Więc tak naprawdę większość tych osób, które zarabiają 5, aby dostali propozycję na 50, większość odmówi,
Dlaczego? Bo uznają, że to pewnie jakaś mafia, to jakieś ciemne interesy, to lepiej się w to nie mieszać, to dziwne, to podejrzane, to pewnie zostanę z długami i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to działa. I dlatego też zaczyna się jednak wszystko w głowie. Zobacz, jeżeli jedzie przed nami Hyundai, to ten Hyundai się zaczął w czyjejś głowie, mimo że z obiektem fizycznym. Nie polegało to na tym oczywiście, że ktoś w tej głowie przyciągał, siedział japoński inżynier i przyciągał, teraz myślę o Hyundai, niech mi się pojawi w głowie. Nie, chodziło o to, że najpierw wymyślił sobie, że chce mieć auto, tak, chce wymyślić jakieś auto, chce projektować, usiadł, potem pomysły przelewał na papier i dopiero potem się zaczynała tak naprawdę robota. Natomiast musiało to być w czyjejś głowie, tak jak krzesło, latarnia i wysokie napięcie, w sensie prąd, który tędy przechodzi. To wszystko musiało być najpierw w czyjś głowach, żeby się pojawiło. Gdyby ci ludzie uważali, że to jest niemożliwe, na przykład w mojej głowie rzadko pojawia się pomysł na to, jak zbudować statek kosmiczny, który doleci do Wenus. Dlaczego? Ponieważ uważam, że dla mnie nie jest to możliwe. W sensie, że ja bym tego nie umiał zrobić i chyba życia by mi nie wystarczyło, żeby to wymyślić, a nawet gdyby, to by mi się do końca nie chciało, więc tego nie podejmuję. Tak samo jak nie podejmuję się wyskakiwania z 10 piętra i sprawdzania, czy polecę, ponieważ mam tak silne przekonanie, że nie polecę, znaczy do góry, że nie polecę, bo ogólnie to polecę, że nie polecę w taką stronę, która mi poprawi jakość życia, że nie robię tego. Po prostu tego nie robię i w dodatku mój organizm tak silnie w to wierzy, że ja spadnę i zginę, że nawet jakbym się wychylił za bardzo przez okno, to mnie samo powstrzyma. Włączy się adrenalina, włączy się kortyzol, stres i tak dalej. Trzęsawka rąk samo mnie cofnie. Ja nie muszę specjalnie przy tym myśleć. Dla mnie niemożliwe fizycznie jest wyskoczenie przez okno i dopiero musiałbym być w stanie tragicznej agonii mentalnej, żeby mi nie zależało. Tak, i żeby te hormony po prostu nie były istotne. Natomiast w każdym innym wypadku to one w jakimś sensie wpływają na moje zachowanie w oparciu o to, w co ja wierzę. No i właśnie, więc ja się pytam, w co ty wierzysz? Jeśli wierzysz, że milionerzy to złodzieje i tak dalej. Ja znam więcej, dużo więcej złodziei i nieuczciwych ludzi, którzy zarabiają po kilka tysięcy. Dużo więcej chamów. Oczywiście to statystycznie pewnie by wyszło na dokładnie to samo. Bo duże pieniądze dają większe możliwości, żeby pokazać, że jesteś debil. No, powiedzmy sobie wprost, tak? Jeżeli jesteś debil i masz starego golfa, no to tym starym golfem podjeżdżasz w nocy na dyskotekę, no i walisz po garach, żeby było głośno. No i jak będziesz zarabiać miliony, to ten sam człowiek po prostu wtedy będzie Ferrarą podjeżdżać, no i będzie przez centrum miasta jechać 150 tym Ferrari. No i tyle, więc różnica tylko taka, że da się to jeszcze bardziej pokazać. Tylko że starego golfa, no nikt nie zauważy, w sensie, no kolejny młodociany w golfie coś panuje i głośną muzyką i tak dalej, a Ferrari każdy zapamięta. I już będzie, że o, ci co w Ferrari jeżdżą, bogacze takie, to są takie właśnie szpanery i tak dalej. Oczywiście jak 73 Ferrari minął na drodze w ostatnim roku i nic się nie działo, no to tego się nie zapamiętuje, bo taka jest budowa mózgu, żebyśmy zwracali uwagę na to, co jest nietypowe, bo to potencjalnie jest zagrożeniem. Więc normalna sprawa. Także mindset. Czyli zacznijmy od tego w tym mindsetzie, że jak smęcisz, że się nie da, to faktycznie się nie da. Naprawdę, no bo jeżeli będziesz powtarzać, że nie Maćku, nie, ty mnie nie przekonasz, nie da się zarabiać 10 razy więcej, to masz rację, tak? To dla twojej poszczególnej sytuacji, twojego życia się nie da. No i już. I ja tutaj magicznie nikogo nie przekonam, bo gdyby to było tak, że ja przychodzę, wiesz, magik taki, hipnotyzer, zaczaruję, żeby każdy wierzył, że można inaczej, na pstryknięcie już. No to byśmy tu, to ja bym tak czarował co tydzień na tym kanale i byśmy mieli samych milionerów w tym kraju, co by oznaczało, że Polska stałaby się imperium. No bo skąd się bierze imperium? No, z dwóch sposobów. Albo okraść biedne narody, co zachodnie państwa mają opracowane do perfekcji, no albo wzbogacić ludzi. Dużo ludzi. Jak się dużo ludzi wzbogaci, to nagle jest ogólnie bogaty kraj. Więc Polska tej pierwszej opcji nie ma, nawet jakby chciała, bo nie ma zasobów, żeby to robić, no ale tą drugą jak najbardziej. Natomiast no, wiem, że to nie jest takie proste. Powiedz, że możesz zarabiać 10 razy więcej. Więc ja użyję dzisiaj dużo więcej argumentów. Natomiast pierwszą rzeczą, taktyką, którą można i należy robić, jest zadawanie właściwych pytań. I najlepiej na kartce i długopisie. Ja to robiłem notorycznie w każdym biznesie, który robiłem. Może nie w każdym, w pierwszych nie, ale później jak to wyczaiłem, ważność tego, to robiłem to zawsze. Czyli na przykład bierzesz kartkę i długopis. Nie w głowie, bo to jest bez sensu. W głowie to ludzie sobie zadają te najgorsze pytania. Dlaczego mnie to spotkało? To jest dopiero hardkorowe pytanie. Co ci to może dać?
Dlaczego mnie to spotkało? W ogóle samo to pytanie prowadzi do depresji. No bo znasz kogoś, kto zadawał sobie takie pytanie i stwierdził: wow, znalazłem tak fantastyczną odpowiedź, że jestem teraz szczęśliwym człowiekiem. Badania pokazały, że najbardziej nieszczęśliwi ludzie to są ci, którzy zadają sobie pytanie, czy są szczęśliwi. Rozumiesz to? Ponieważ dążenie do czegoś, czyli jak zadaję sobie pytanie, czy już jestem w pełni szczęśliwy, i odpowiedź zawsze jest nie, no bo w pełni. Co to w ogóle znaczy? To definicja, którą sobie sami wymyślamy. Więc to już mnie koncentruje na tym, że w przyszłości jest jakaś pełnia szczęścia, do której ja dążę. I w tym momencie to oznacza, że moje tu i teraz, czyli jedyne co jest, jest gorsze niż było przed zadaniem tego pytania. No bo nagle okazało się, że znalazłem brak. Czy on tam był? To jest pytanie. I być może to jest tak, jak trochę w fizyce kwantowej, tak, że sam fakt tego, że się obserwuje cząstki, powoduje, że te cząstki się zmieniają. I to chyba tutaj jest dokładnie tak samo na samym sobie, że jak zaczynamy się za bardzo obserwować, to zaczynamy znajdować rzeczy, których tam wcześniej nie było. One się tam zaczynają pojawiać, na przykład brak szczęścia. Dlatego zachodnie społeczeństwo, między innymi dlatego oczywiście, bo jeszcze jest dieta, niedobór magnezu i tak dalej, ale między innymi uważam, dlatego ludzie w zachodnich społeczeństwach są najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi na świecie, mimo że przecież radzą sobie najlepiej, w sensie radzą, może nie radzą, ale są najbogatsi, mają najłatwiej w życiu, a jednak mają przez to czas, żeby zadać sobie pytanie, czy ja już jestem szczęśliwy. No, w sumie to nie. Widzisz, przed chwilą nie wiedział, teraz już wie. Także właściwe pytania to nie są, dlaczego mnie to spotkało, albo dlaczego ja, tylko na przykład, jak zarabiać 10 razy więcej, jak zwiększyć swój dochód, jak mieć 10 razy więcej klientów. Pamiętam, że zadawałem sobie przez parę lat w jednym biznesie, budowaliśmy grupy sprzedażowe, handlowaliśmy kosmetykami między innymi i tak dalej, i zadawaliśmy, ja sobie codziennie zadawałem pytanie, każdego ranka. Wstawałem i miałem kartkę i długopis i tam było, jak mieć 10 razy więcej ludzi, klientów. Codziennie szukałem nowych odpowiedzi. I oczywiście to nie było dotknięcie czarodziejskiej różdżki, że od razu siadłem z kartką, długopisem, napisałem i za tydzień zarabiałem kupę kasy. Nie, niestety nie. Natomiast codziennie tworzyłem jakieś pomysły. Wiele z nich wymagało długiego wdrażania, konsekwentnej, ciężkiej pracy, miesiącami, niektóre latami. Niektóre z tych pomysłów okazywały się głupie, nieskuteczne i bezsensowne. Ja wiem, ty byś chciał, żebym powiedział, że to będzie łatwe i przyjemne i w ogóle. Przyjemne może być, bo to przyjemność to głównie zależy jednak od nas, od naszego mindsetu znowu. Natomiast łatwe i szybkie to raczej nie będzie. No i już, i to jest w porządku. To jest jak najbardziej w porządku, więc właściwe pytania z kartką i długopisem. Jak zarabiać 10 razy więcej? Każdego ranka. Wiesz, jak łatwo się wstaje rano, jeżeli wiesz, że potem będziesz zadawać sobie fajne pytania, a nie głupie? Dlaczego świat jest niesprawiedliwy? Z takim pytaniem ani się nie chce i spać, a tym bardziej nie chce się wstawać. Dzieci się nawet nie chce robić, bo po co je ściągać na taki świat? Ale jak wiesz, że rano siądziesz z kartką i długopisem i tam zadasz sobie pytanie, jak zarabiać 10 razy więcej? Jak mieć swoje wymarzone auto? Jak mieć to? Jak mieć tamto? Obojętnie co to będzie, to mogą być oczywiście rzeczy, ale to może być też wolność. Dla mnie ta motywacja w tej mojej chciwości życiowej, którą niewątpliwie posiadam, to była zawsze wolność, tak? Że dla mnie pieniądze i wolność to są trochę synonimy, tak? Że wiedziałem, że jak będę mieć pieniądze, to nikt mi nie powie, z kim ja na przykład mam pracować, gdzie ja mam pracować, w jakim miejscu i o której. I to dla mnie jest więcej warte niż super samochody, Ferrari i tak dalej, których nigdy nie będę mieć, bo im mi nie potrzebne. Ale wolność tak, to mi potrzebne. No i już. I to jest motywujące. Wstajesz rano, przed tobą praca, ale czujesz się trochę jakbyś jak ten alpinista, który będzie wbijać na Mount Everest, tak? On tu zawsze albo na Chomolungmę. Taki dowcip dla inteligentnych. W każdym razie tak się czujesz jak ten ktoś, kto ma taki power, taką energię, że teraz idę zdobywać szczyt. To jest wtedy świetny poranek, czyli zadawanie właściwych pytań. Druga rzecz, która jest każdy milioner, każdy człowiek sukcesu w różnych dziedzinach powtarzać ci to będzie do upartego. I coś w tym jest, mimo że to jest brutalne. Zmiana znajomych. Na drodze do sukcesu zmieniasz ekipę. Po prostu, ponieważ jak chcesz się wspinać na Mount Everest, to musisz mieć zarąbistych szerpów wokół siebie, którzy są tak dobrze albo najlepiej jeszcze lepsi od ciebie. A nie po prostu jakiegoś gościa, który się tam przypałęta. Brzmi to wszystko brutalnie, no ale tak jest, że życie, dobre życie to jest tworzenie dobrej bańki. Dlatego sekty tak nieźle działają, bo nagle ktoś przyjeżdża na jakiś ashram, sram, nie wiem, coś tam, przyjeżdża do jakiejś pipidówy i tam wszyscy się cieszą.
Oczywiście, z czasem się okazuje, że ta radość zazwyczaj jest czymś jeszcze podszyta, zwłaszcza ze strony organizatora tego całego eventu, że tak powiem. Czyli, że oni się wszyscy niby cieszą i tak dalej, zapewniają swoje poczucie braku, które mieli i tak dalej, więc ogólnie jest to duża wartość, no ale koszty bardzo często są straszne, tak? Ci ludzie zaczynają być społecznie, przy okazji się potem okazuje, że jeszcze ten ich guru czasem ma chętkę na tego lub tamtego uczestnika ashramu i trzeba nocą do niego zachodzić. Natomiast rozumiem mechanizm, czemu to działa, tak? Ponieważ ludzie domyślnie szukają baniek, w których jest im dobrze. Jeśli nie umieją ich znaleźć w okolicy, no to szukają nie w okolicy. I teraz plus jest taki, że w dobie internetu wszystko jest twoją okolicą. I każdy ma swoje bańki. Dla mnie na przykład, jak ja rzucam pomysł swoim najbliższym znajomym, że trzeba zrobić jakiś projekt, który będzie na przykład w 4 krajach i zarobi tyle i tyle, to dla wszystkich to jest od razu kwestia przeliczania. Czy ile to jest pracy, ile trzeba zainwestować i ogólnie nie ma tam w ogóle takich dyskusji, czy to się da, czy za trudno, czy damy radę. Nie. W domyśle jest, że nawet jak nie damy rady, to i tak przeżyjemy, więc co za różnica. Warto eksperymentować, robić i tak dalej. Czujemy się trochę jak przedszkolaki, takie biznesowe przedszkolaki, tak? Zawsze nowe pomysły i czemu by nie sprawdzić? Zamiast pytania dlaczego, to jest dlaczego by nie. No i już. I dla mnie to jest tak normalne, że jak spotykam czasem, a statystycznie musi się zdarzyć, człowieka, który tak nie myśli, to muszę się hamować w moim myśleniu, znaczy w moim gadaniu przede wszystkim, żeby udawać normalnego człowieka tak zwanego. No bo ktoś opowiada o swoich problemach i mówi, no straszne będzie, że paliwo może zdrożyć do 10 zł. I dla mnie domyślna myśl to jest, to co, to trzeba zarabiać, trzeba zrobić inflację swojego dochodu szybciej niż inflacja paliwa. Tak? Czyli dochód musi rosnąć szybciej niż paliwo. I dla mnie to jest normalna pierwsza myśl, kiedy oni straszą podwyżkami prądu, gazu, paliwa, czegokolwiek. Jak brokuł będzie 2 razy droższy za rok, to znaczy, że ja za rok muszę zarabiać co najmniej 2 razy więcej. Pierwsza myśl to jest oczywista oczywistość. A dla większości ludzi to nie jest oczywista oczywistość, tylko ojej, ach, och. W dodatku ci sami ludzie, jak ja mówię, że dla mnie oczywista oczywistość to jest zwiększyć dochód, to dla nich, no ale tu się tak nie da. Tu się nie da. Maćku, to nie jest takie proste, że co ty. To jest po prostu, z tego by shorta można niezłego zrobić swoją drogą. W każdym razie, no ale tak to działa, więc każdy żyje w swojej bańce i wierzy w rzeczy, w które wierzy bańka. I teraz jak ty wierzysz, że świat jest do bani, jest ciężki i tak dalej, w ogóle to, co nas tutaj, życie to tylko cierpienie. Bo to, że życie to jest cierpienie, to wszyscy wiemy, no to nie trzeba specjalnie się edukować, żeby to widzieć. Ale że życie to tylko cierpienie, albo głównie cierpienie, to już jest fikcja. Na przykład daję ci case cierpienia strasznego, typu wyrywanie ósemki, a nawet nie wyrywanie w tych czasach, bo to już nie boli, tylko to, co jest potem, jak ubezpieczenie, nie ubezpieczenie, tylko przeciwbólowe przestaną działać, no to wtedy to jest cierpienie. Tak, to jest cierpienie. Ono trwa parę dni. Więc ja się pytam, czy życie to jest cierpienie? Chciałbyś tak, żeby faktycznie tak było, że 365 dni w roku ból jak po wyrwaniu ósemki. Wtedy byś widział, co to jest cierpienie. Albo jak są osoby, które mają jakąś straszliwą chorobę, która powoduje, że przez rok, dzień w dzień ich boli strasznie. To ja rozumiem, że to jest cierpienie, ale większość tego tak zwanego cierpienia, które my mamy w życiu, to my sobie przecież sami robimy głową. Tym, że no, nie żeby była to podstawa, żeby nas winić za to, bo dostaliśmy niesamowicie skomplikowany komputer bez instrukcji, no więc wiadomo, że uczymy się trochę po omacku i każdy z nas próbuje i kombinuje. No i po to w sumie jest ten program, żeby w temacie pieniędzy dać ci ten kawałek instrukcji, który można tutaj poskładać do kupy potem z innymi kawałkami. W każdym razie zmiana znajomych. I to się po części dzieje samo, ponieważ jak zaczynasz się edukować, oglądać te YouTube, czytać książki i tak dalej, napędza cię na sukces, to siłą rzeczy niektórzy twoi znajomi tego nie zdzierżą. Nie wytrzymają tego, stwierdzą, co on ględzi. To już zaczyna być dziwne. Zaczyna być dziwne. Po prostu. No i tak to jest. Więc niektórzy się wykruszą sami, natomiast niektórych trzeba po prostu odciąć. No i już, i to jest brutalne. Ale jeżeli ty się masz z kimś spotykać na piwo, po to, żeby tam smęcić i mówić, że życie jest ciężkie, oj, och, ach, a słyszałeś, albo najgorsze, co można zrobić, gadać o innych ludziach.
No chyba, że pozytywnie, to się zazwyczaj w rodzinie odbywa, tak? Że nie widzieli się, bo mieszkają w innym mieście, no i się spotkali przy wigilijnej kolacji. No a co tam u Zosi, a co tam u Kasi i tak dalej. I sobie opowiadają, to jest normalne. Ale takie opowiadanie o innych ludziach. A słyszałeś, co odwalił Herman? Ja pierniczę, Herman to jest w ogóle taki i siaki, w ogóle, ja, co on robi? Niemożliwe to jest. A Kasia? Kurczę, Kasia. Aj, Kasia to normalnie, ona się tak przymila temu szefowi, że normalnie ona mu do łóżka wskoczy, żeby tylko mieć awans. Taka jest Kasia. Co was to obchodzi? Czemu wy się nie zastanawiacie, jak zarobić milion w tym czasie? Zostawcie Kasię, niech ona się rzuca na kogo chce. To jest życie Kasi. Zastanawiaj się, nad kogo ty się rzucisz. To ciebie dotyczy. To jest ważne. To jest ważne, na kogo ty się rzucasz i czy jak zejdziesz i potem masz chwilę wolnego, to wbijasz na swoje konto i czujesz się dobrze z tym, co tam jest. To jest twoje życie. Tym się zajmij. Tak. Więc takich znajomych trzeba wyciąć. Jeżeli ktoś jest dramaturgiem i ktoś, kogoś by można opisać, mówiąc pamiętniki z wakacji albo trudne sprawy, wypiąć to. Wypiąć to z twojego systemu. Po prostu. No i już. Są ludzie w różnych bańkach. Moją bańką jest robienie fajnych rzeczy, eksperymentowanie w biznesie, dostarczanie fajnej jakości ludziom, edukowanie, żeby świat był lepszy, chociaż na trochę, bo co tam, ja jestem jakiś żuczek, no więc wiadomo, ale to świat moich klientów, żeby chociaż po części był lepszy. To mi wystarczy, taka ambicja jest w pełni spoko, żeby do tego mieć wolność za to wszystko, czy nie dość, że robię wartościowe rzeczy, to jeszcze to mi daje wolność potem do robienia innych rzeczy, na przykład z rodziną i tak dalej, a nie tam smęcenie, marudzenie. Nie, żeby mi się nigdy nie zdarzało, bo to by była fikcja mówić takie rzeczy, natomiast jak tylko się zdarza, to staram się wejść do status quo, czyli do zadawania właściwych pytań i do trzymania się z właściwymi ludźmi, którzy myślą kreatywnie, którzy myślą o rozwiązaniach, a nie skupiają się na problemach. No i już. Więc czasem to trzeba będzie niestety uciąć. Z jednym wyjątkiem. Niektórzy z was mogą, to wiem, ponieważ to czasem przychodzi w mailach, a te maile, mimo że ja osobiście maila od lat nie sprawdzam, to czasem do mnie docierają przez Signala, przez zespół. Więc wiem, że powtarzającym się wzorcem jest: Maćku, co ja mam zrobić? Moi rodzice mnie nie wspierają. I tutaj jest jedyny wyjątek, kiedy uważam, że nie należy tego wycinać. Ponieważ jeżeli twój przyjaciel cię totalnie nie wspiera, i zawsze jak ty masz pomysł na biznes, to on mówi: stary, to ci nie wyjdzie, nie dasz rady, nie. I na ciebie to wpływa, to żaden przyjaciel nie jest. To trzeba go wyciąć, pozbyć się i znaleźć nowego, lepszego. Tak, to jest brutalne, ale tak jest i ostatecznie i tak do tego dojdzie. Możesz się przed tym bronić rok, dwa, trzy, a i tak tak się skończy. Natomiast jeżeli to rodzic jest kimś takim, to ja ci mówię teraz coś innego. Olej to, twoi rodzice nie mają obowiązku wspierać cię w biznesie. Oni mieli obowiązek cię zapewnić wicht i opierunek. Niektórzy w tym nawalili, niektórzy nie. Ale tu się ich kończy. Wicht, opierunek i miłość, tak? Żebyś wiedział, że jesteś kochaną osobą. Ja wiem, w tym też były braki nieraz u niektórych, u wielu tak naprawdę. Na to nie poradzimy. W szkole uczą nas pierdół zamiast jak na przykład wychowywać ludzi. No ale cóż zrobisz? Więc każdy siłą rzeczy eksperymentuje, próbuje, orze jak może wręcz. Natomiast obowiązkiem rodzica nie jest wierzyć w twój biznes, człowieniu. Co ty to gadasz? Zostaw ich. Jak mama ci mówi, że o co tyś to znowu wymyślił, nowy biznes i tak dalej, no to co? To idź i rób. Ty nie mów, że jesteś pod wpływem mamy aż tak. Ile ty masz lat, człowieku? Że ojej, jakby mama mi mnie wspierała, to ja bym zarobił miliony. Ja pierniczę. Człowieku, jak masz lat 14, to przestajesz słuchać mamy. Czyż to tak nie działa przypadkiem? Przez kolejnych 5-7 lat nie słuchasz totalnie i robisz na siłę, na przekór, a później zaczynasz budować złoty środek. Czyli zaczynasz rozumieć, kurde, mama w tylu rzeczach jednak miała rację. Ach, a myślałem, że nie, chciałem dowalić, a jednak miała rację. Ale w innych niekoniecznie, no i układasz swoje życie. I to jest normalna rzecz. Więc jak dorosły człowiek, a zwłaszcza już facet, mi mówi, że on nie może osiągnąć sukcesu. Ostatni case taki miałem miesiąc temu. Bo jego rodzice nie wierzą w jego biznesy. Facet mi to mówił, który ma 40 lat. I ja miałem jak w mandze, jak w japońskich bajkach. Tło za mną zrobiło się czerwone, a tu mi wyszedł taki smark, a tu taka łza wielka. Po prostu tak się wtedy czułem. Tak było. Także nie. Więc rodziców zostaw w spokoju. Jak rodzice cię nie wspierają w takich rzeczach, to niech nie wspierają. To się sam wspieraj. Natomiast jak koledzy, znajomi tworzą ci bańkę, która jest do bańki, do bani,
to se zmień mańkę. Po prostu, no trzeba tak. Trzeba czasem uciąć, czasem to zrobić tak w zależności od tego, na ile ktoś ma jaja. Ja dzisiaj umiem komuś powiedzieć, że słuchaj, chciałbyś na piwo, ja wiem, ale nie pójdę na piwo. No i już. To już nawet nie jest kwestia u mnie baniek, tylko w ogóle, że szkoda mi czasu. Mogę robić ciekawsze rzeczy niż spotkania przy piwie. No, ja wiem, to jest dziwne, no ale, ale mniejsza o to. Natomiast ktoś mniej bezpośredni może to zrobić w taki sposób, że tak ucinać, no nie? Ktoś do ciebie dzwoni, czy może w ten piątek na piwo. No wiesz, ja jakoś teraz czytam książki, dużo mam tematów i tak dalej, biznes, wiesz, otworzyłem i tak dalej. No i to samo wygaśnie, tak? Bo jak ktoś 5 razy cię zaprasza na piwo, a ty nigdy nie idziesz, no to ktoś 6 raz cię już nie zaprosi. No i już, chyba że jest stalkerem. W każdym razie, więc to samo wygaśnie, to też jest sposób, żeby to zrobić. Kolejna rzecz w mindsetie, która spowoduje, że będziesz zarabiać dużo więcej, to jest brak mindsetu kredytowego. Brak kredytów, zadłużania się. Dlaczego? Bo jeżeli wstajesz rano i myślisz sobie, na przykład, zmieniłbym pracę, ale się boję, no to teraz pomyśl, co myśli ktoś, kto ma kredyty. Zmieniłbym pracę, ale się boję, a w dodatku mam kredyt na 25 lat. I auto w leasingu. Czyli tak naprawdę, jak zmienię pracę, to nie wyjdzie i mnie wyrzucą, albo nie mam czasu, żeby szukać pracy, więc musiałbym się najpierw zwolnić tu i dać sobie 3 miesiące na szukanie, a mam kredyty, to ta osoba może być więźniem systemu przez 30 lat. Dlatego uważam, że te osoby, które w tym momencie zauważyły siebie, powinny, czy warto, żeby to zrobiły, żeby jak największą energię wrzucić w pozbywanie się kredytów. Zwłaszcza, no bo hipoteki, dobra, jak ktoś pracuje na etacie, to się hipoteki nie pozbędzie w 2 lata, więc to jest nie do zrobienia, ale wszystkie inne długi da się w 2-3 lata załatwić. I wtedy nawet jak już zostanie komuś sama hipoteka, to daje to dużo większą wolność niż karta kredytowa, limit w rachunku, inne pierdoły, które po prostu nie pozwalają ani zmieniać pracy, czy utrudniają znacznie, ani zmieniać biznesu, bo w biznesie jest to samo, tak? Ktoś ma biznes, już go wkurza ten biznes, już sięgnął złotej klatki, sięgnął sufitu, już wie, że dalej się nie da. Trzeba by coś totalnie zmienić, przebudować, zmienić zespół. No ale nie może, no właśnie, bo ma zespół, ma pracowników, ma z nimi umowy, ma koszty, tak? Ma biura, ma być może linię montażową i tak dalej, ma to wszystko, leasingi. Kupę kasy wychodzi miesięcznie z tej firmy. On nie może sobie dzisiaj powiedzieć, no to ja teraz zmniejszam dochód do zera i przez 5 roku będę robić coś zupełnie innego, co być może uczyni mnie naprawdę bogatym. Nie stać go na to. W związku z czym brak kredytów to nie jest tylko brak kredytów. To jest wolność, to jest synonim wolności i dlatego tak bardzo to kocham. Ten stan, kiedy wstajesz i mówisz, zrobię sobie nowy biznes, zainwestuję w niego kasę i w najgorszym wypadku wyjdzie na zero, czyli stracę tą kasę, ale nie będę z minusem, więc tak naprawdę ryzyko jest mentalne. No bo mogę stracić pieniądze, ale to są piksele, no. Jak tych pieniędzy nie będzie na koncie, to się nic w życiu specjalnie nie zmieni, bo to nie będę władować przecież w biznes pieniędzy, które miałem na marchewkę i brokuła, nie? Tylko jakieś nadwyżkowe. No więc realnie się nic nie zmienia. Emocja może być negatywna przez moment, ale realnie w życiu się nic nie zmienia. A w życiu kredytobiorcy się dużo zmienia, jak jego pomysł nie wyjdzie. Więc on myśli o tym, jak grać bezpiecznie. Czyli nie jak zarabiać 10 razy więcej. Co swoją drogą wcale nie jest jakoś specjalnie ryzykowne. Jest powiedzenie, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana, ale tak naprawdę to jest tak, że jeżeli nie jesteś zakredytowany, to wiele już nie ryzykujesz. A możesz wypić dużo metaforycznego szampona. Szampana tylko. Szampona lepiej nie pij. Także tak to działa. Zatem wywalisz kredyty ze swojego życia, to masz większą wolność, żeby zmieniać pracę, prosić o podwyżkę. Przecież niektórzy ludzie boją się prosić o podwyżkę, bo mają kredyt. I mówią, poproszę, a Jola poprosiła i już nie pracuje z nami. Różnie może być. W związku z czym chociaż to jest obawa zazwyczaj, jednak nieuzasadniona, jak nie masz szefa, który byłby psycholem, no ale jednak różnie może być. W każdym razie wolność. No i kolejna zmiana w mindsetie. I to jest brutalne, no ale co ja ci mam powiedzieć, jak ja w tym programie tylko opisuję rzeczywistość. Ja jestem przyziemnym człowiekiem. Dlatego mówię ci wprost, że duże pieniądze, jeżeli ty zarabiasz 8 tysięcy w korporacji, czyli chcesz zarabiać 10 razy więcej, 80 tysięcy miesięcznie, to co ja ci mam powiedzieć innego niż, że takie pieniądze w Polsce są praktycznie tylko w biznesie. Że nie ma ich w pracy etatowej. Co ja ci mam powiedzieć? Mam kłamać? Mam czarować?
Prawda jest taka, że w Polsce, podkreślam w Polsce, bo zaraz do tego jeszcze dojdziemy, ale w Polsce, jeżeli chcesz, nie każdy potrzebuje oczywiście, do tego też zaraz dojdziemy, natomiast jeżeli chcesz zarabiać kosmicznie duże pieniądze, to na etacie one są tylko na posadkach, które się zdobywa politycznie. Czyli no jak zostaniesz prezesem Orlenu, to faktycznie co miesiąc kupisz sobie jeden dworek. A pierwszy grudnia, co bym se zrobił? A dworek se kupię. No tam na karcie trochę mi zostało, kupię dworek. Być może jak będziesz prezesem PZPN-u albo PGNiG-u, to też. Natomiast tak normalnie, w normalnej pracy etatowej nie ma takich możliwości. Dlaczego nie ma takich możliwości? Ktoś powie, bo źli kapitaliści dają pracę i płacą jak najmniej. I to czasem jest prawda. W sensie znam takich przedsiębiorców, którzy zarabiają kupę kasy i nie wynagradzają swojego zespołu nijak, tak? Na wczasy nie ma, dodatkowe gifty nie ma, wypłata po niskości, no, szukanie sposobu, żeby się nie dało. Znam taki case, dużo takich case'ów, co tam, to liczba mnoga, zdecydowanie. To jest prawda. Natomiast w większości przypadków polskich przedsiębiorców też na to nie stać. Zwłaszcza, że oni myślą długofalowo zazwyczaj, bo od tego są przedsiębiorcami, więc on myśli sobie, dobra, zrobiłem kampanię na Black Friday, jest przypływ gotówki w firmie, domyślnie można by od razu dawać podwyżki i tak dalej, ale jak potem nie będzie Black Friday'a przez dłuższy czas, a ja już dam podwyżkę, to trzeba będzie się trzymać tych wyższych kwot, a tych pracowników jest na przykład 20. Może się okazać, że w marcu będziemy szyć na szybko, skąd tu wziąć pieniądze na wypłaty. A to jest najgorsze, co może być. Znaczy, zależy, niektórzy przedsiębiorcy się tym nie przejmują, ale dla mnie to jest taki największy koszmar przedsiębiorczości, jaki mógłby być, żeby nie mieć na wypłatę. Kiedyś to przeżyłem przez własną głupotę finansową, że nie miałem na wypłatę i musiałem negocjować z osobą, żeby zapłacić trochę później i to jest straszne. To jest żenujące. To jest taki moment w życiu przedsiębiorcy, że naprawdę to jest jak wrócić z bitwy totalnie na tarczy. Po prostu nie można do tego doprowadzić. A teraz dlatego pod wpływem tych negatywnych doświadczeń mam taką traumę i każdy członek mojego zespołu to potwierdzi, że jak tylko jest 30 albo 31 miesiąc się kończy, północ mija, to już dobra, liczcie kto ile zarobił, podliczajcie te godziny, wysyłajcie, ja już chcę przelewać. Już pierwszego dnia miesiąca chcę robić te przelewy, mimo że w umowach jest tam 10 czy 15, ja już pierwszy, drugi chcę mieć to z głowy. Nie lubię trzymać cudzych pieniędzy, chcę się ich pozbyć, chcę je oddać właściwym właścicielom i to jest zdrowe podejście. Natomiast wracając do tematu, w Polsce duża kasa jest w biznesie tylko, prawdziwie duża. Oczywiście, znowu teraz disclaimer, nie każdy potrzebuje dużej kasy. Temat tego odcinka nie jest dla wszystkich. Ktoś mógłby chcieć zwiększyć swój dochód tylko 20% i wtedy będzie w pełni ukontentowanym człowiekiem. I to jest jak najbardziej ok. W dodatku wręcz, powiem szczerze, zazdroszczę takim osobom, bo to jest niesamowity skill, żeby odnaleźć się w świecie, w którym wszystko drożeje, jest turboinflacja i oni mówią, zarabiam 4000, a jakbym zarabiał 5, to jestem ułożony po prostu super. Zazdroszczę tej osobie i to jest świetne. Więc to nie jest tak, że każdy musi na siłę zarabiać 10 razy więcej. Także to jest metaforyczny element, symboliczny trochę, tak, że 10 razy więcej to jest takie coś, że idziemy na grubo z grubymi taktykami. Więc nie każdy oczywiście musi. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę chce, to nie zrobi tego na etacie w Polsce. No nie zrobi tego, no bo jak to ma zrobić? Nie ma. Są sufity na etacie i tyle. I dlatego tak wielu ludzi w którymś momencie stwierdza, spróbuje sił w swoim biznesie. Nie ma oczywiście gwarancji, że to wyjdzie, ale jeżeli faktycznie ktoś myśli o jakichś kosmicznych pieniądzach, to one są w biznesie, ponieważ w biznesie nie ma limitu, bo w biznesie nikt ci nie liczy, ilu ty możesz mieć klientów. Jeżeli ty ich zdobywasz przez internet na przykład, albo w jakiejś dziedzinie, nie wiem, masz w galerii handlowej, no to też może ci przejść tysiące ludzi. A jeżeli pracujesz na etacie, to masz jednego klienta, którym jest twój szef. Tak? Bo to on jest tym, który ci płaci. A w biznesie może ci 1000 osób płacić. No i już, więc dlatego nie ma limitu. No i już tak to zatem działa. Więc dla niektórych być może to będzie przemyślenie. Chciałbym w ogóle, jeżeli ktoś z was powie mi jutro, pojutrze, że nie mógł spać przez ten odcinek, to jest super. To ten stan chciałbym osiągnąć, bo właśnie przez tą wiedzę, o której ja dzisiaj mówię, częściowo ogólną, ale zaraz bardziej też konkretną, wielu nocy nie przespałem.
wielu nocy nie przespałem, myśląc, jak to robią ci ludzie, którzy zarabiają tyle kasy, że są na świecie jakieś Donaldy Trumpy i tak dalej, Jeffy Bezosy, zarabiają miliardy, a przecież ich doba trwa tyle samo co moja. Czyli ile? 48 godzin. Na ekspertia.com.pl. Tam się dowiesz, jak zrobić, żeby tyle trwało. W każdym razie rozkminiałem, no i w końcu zacząłem widzieć, że są różnice. I jedną z tych kluczowych różnic jest, że w rankingu Forbesa 100 najbogatszych Polaków, Szwedów, Amerykanów, Chińczyków, kogokolwiek, nie ma pracowników etatowych. Dlaczego? Ponieważ każdy sposób zarabiania ma swoje plusy i minusy. Na przykład w biznesie wyłysiejesz zdecydowanie szybciej niż na etacie, chociaż jeszcze zależy na jakim, bo jak ktoś jest lekarzem, no to wyłysieje szybciej nawet niż biznesmen. Natomiast tak ogólnie w biznesie łysieje się dużo łatwiej, ale być może potencjalnie, bo też niestety nie zawsze, zarabia się więcej. Na etacie zarabia się mniej, ale pewnie. Czyli to, co jest na umowie, będzie. A w biznesie może być bardzo dużo, może być nawet zero, a może być nawet minus. Więc wszystko ma swoje plusy i minusy, życie nie jest zero-jedynkowe i dlatego te wybory są tak skomplikowane. Natomiast być może ktoś z Was nie będzie spać dzisiejszej nocy, bo będzie mówić, ty faktycznie, tu chodzi o biznes, tu jest ten klucz, że ja próbuję się dorobić na etacie i dlatego liczby się nie zgadzają, a przecież mam pomysły, mam chęci, mógłbym spróbować. No jeżeli już stwierdzisz, że chcesz znaleźć albo lepszą pracę, albo zrobić biznes, to pytanie na czym? I tutaj pomoże pytanie Twoich znajomych, na czym Ty się znasz? Nie czy Cię lubią i tak dalej, tylko na czym Ty się znasz? Zapytaj ich, bo to jest ciekawe, że my często sami nie kumamy, na czym my się znamy. No już, bo ja jako introwertyk, człowiek, który lubi spędzać czas samemu i w swojej głowie i dobrze się bawię i czasem mam tak, że piję sobie kawkę i 15 minut nie robię nic, tylko patrzę i dobrze mi z tym. Kiedyś tego może nie umiałem, ale się jednak nauczyłem, jest to naprawdę fajne. No to ja bym kiedyś nie wpadł na to, że tym moim darem takim, powiedzmy to, ale to się wiąże ze skillami i szkoleniami, jest po prostu to, że umiem gadać do ludzi, że umiem nimi zarządzać, że umiem liderować, nadawać kierunek. No bo to nie pasuje, tak? Do introwertyki to taki skrajny, który mógłby 22 godziny na dobę spędzać samemu i byłby przeszczęśliwy. Wielu ludzi wtedy by wpadło w depresję, a ja właśnie wtedy z niej wychodzę. No to jak ten człowiek może być kimś, kto powinien zarządzać dużym zespołem, gadać do ludzi, występować publicznie i tak dalej. No ale właśnie, zapytasz znajomych i się dowiesz, bo oni to widzą. Tak, tu jest jakaś magnetyczna osobowość na przykład, ty masz to, ty masz tamto. Bardzo często nie widzimy tego. Więc to, co możesz zrobić, nawet teraz, zatrzymując to nagranie, możesz wejść na maila albo na SMS-a i wysłać 10 twoim ludziom takim zaufanym, którzy wiesz, że chcą dla ciebie dobrze, pytanie o twoją supermoc. Słuchaj Staszek, słuchaj Kasia, jaka jest moja supermoc twoim zdaniem, bo właśnie robię takie ćwiczenia, zastanawiam się, na czym ja się znam. I te odpowiedzi mogą być niesamowicie inne od tego, co podejrzewałeś. Zrób to i zobaczysz. I to może być dobry pierwszy krok do kolejnego etapu. Czyli nie pytaj im, czy twój pomysł na biznes wyjdzie, bo ludzie myślą najpierw o bezpieczeństwie, a potem dopiero o sukcesie. Więc oni wszyscy zaczną myśleć o tym, dlaczego nie wyjdzie. Pytaj, jaka jest twoja supermoc. Tu już nie ma za bardzo o czym negatywnym myśleć. Tu jest pytanie o twoją supermoc, jest proste. Także jak najbardziej. I kolejna rzecz mindsetowa. To jest inwestycja w skille, w umiejętności. Ja kiedyś zrozumiałem, co daje nieśmiertelność biznesową, bo zrozumiałem drogą brutalnych nieraz doświadczeń, że wszystko, co mi się uda w życiu, jest takie fragile, jak to mówią. Takie właśnie kruche, takie odbieralne, tak? Że zrobisz sobie firmę, no i na przykład masz super zespół. No i co się może stać? No to, że ten zespół w którymś momencie zacznie, na przykład przestanie cię lubić i se pójdzie. Albo w ogóle odkryje swoje powołanie życiowe, bo to też tak może być. I to też się zdarza, tak? Stwierdzą, że chcą coś innego w życiu robić i tak dalej. I odejdą. I ty sobie myślałeś, kurczę, już mam taki zespół po prostu nieśmiertelny na zawsze. Odeszli. No i już. Albo pieniądze, tak? Już zarobiłeś jakieś pieniądze, już mówisz, kurczę, teraz dobrze idzie. Teraz to już odkryłem sekret biznesu, po prostu tajemnicę lasu. Już wiem, jak się robi duży hajs. No i nagle któregoś dnia koniunktura się zmienia i wszystko pada i musisz wymyślać od nowa. Wielu z Was to przeżyło przecież. I tak dalej. Dobry biznes był, nagle go szlak trafił i trzeba robić zupełnie inny. No i co? No nic to. No i robisz. Więc wszystko jest takie kruche. Pieniądze,
Cię wcale nie zabezpieczą. Można Ci je zabrać, można je zdewaluować, można ukraść, można zablokować Ci konto, co mi się ostatnio przydarzyło. Nestbank jest w tym niezawodny. Regularnie coś im się pomyli i blokują konto. No i nagle cała firma, z której miała iść wypłaty, tym mnie najbardziej wkurzyli. Bo to, że mi zablokują i nie mogę sobie wypłacić, to dobra, no, mam opcję B, C, D i F nawet, i Z. Ale ta firma musi przelewać wypłatę. I nagle nie może, no to naprawdę myślałem, że nic mnie z równowagi już mocno nie wytrąci w tych czasach, ale jednak udało się. Brawo Nestbank. W każdym razie, no więc to jest to. I wszystko jest kruche tak naprawdę. Wszystko poza jedną rzeczą, która będzie działała, dopóki byś nie dostał Alzheimera, ale w tym momencie i tak by Ci przestało zależeć, więc bez różnicy. Czyli umiejętności. To, co Ty umiesz. Zobacz, mogą mi zabrać jakąś poduchę finansową, może mi się firma rozpaść, tak? Zabiorą mi jakąś nieruchomość, wszystko się może rozsypać tak naprawdę, bo tak działa świat. Ale znam te swoje języki, dość dużo ich, umiem gadać do ludzi, umiem zarządzać ludźmi, umiem ich zatrudniać, trochę rzeczy umiem. Mam wiedzę o biznesie, o edukacji, czyli umiem też edukować i z tą wiedzą, gdyby dzisiaj była wojna i jutro bym się ocknął w Szwajcarii czy w Urugwaju, to po pierwsze umiem się tam dogadać, po drugie umiem zatrudniać ludzi, po trzecie nie mam kompleksów, bo uważam, że polskość to jest duży plus, a nie duży minus, więc wcale bym się nie wstydził, żebym uczył czegoś Szwajcarów, bo nie widzę powodów, czemu Szwajcaria jest czymś lepsza od Polski. Znaczy w czymś jest, wszystko jest w czymś lepsze od czegoś innego, no to jest logiczne, ale tak ogólnie Polacy mają często taki kompleks, nie? Że Ameryka to jest Ameryka, Szwajcaria to jest Szwajcaria, Niemcy to są Niemcy, Anglia i tak dalej, czy wstydzą się takiej polskości. No przejedź se na zachód i zobaczysz, że te kraje w bardzo wielu rzeczach są dużo gorsze. Idź do kibla w Polsce na Shell, na Orlen, na BP, zobaczysz, że jest czysto, schludnie, ktoś o to dba, stacja jest ładna, zadbana. A w Niemczech syf, kiła i mogiła, nasrane panie, prawie na każdej niemieckiej stacji tak jest. Nikt o to nie dba, co to jest w ogóle? We Włoszech to samo, w Czechach tak blisko, a ledwo przekroczysz granicę, już tam masz kible takie nieraz, że na narciarza trzeba robić. Co to jest w ogóle? XXI wiek. W Polsce masz czyściutko, schludnie i tak dalej. Niemiecka granica, niby autostrady bez limitu, srutu, tutu, zaraz 53 fotoradary, wiem, bo zawsze mi przychodzą, a miało być bez limitu i jeszcze wszędzie remont. Tu remont, tu remont i noch 20 km i taka smutna buźka, że jeszcze remont. W Polsce też są remonty, ale jest dużo, dużo mniej na drogach. No i tyle, bo te drogi są młodsze, więc się jeszcze chwilę nie rozpadną. No i już. Więc z tymi wszystkimi umiejętnościami wzbogaconymi o mindset, zobacz, co ja właśnie zrobiłem. Pokazałem Ci, jak to działa, tak? Umiejętności. Języki, leadership, zatrudnianie ludzi, wystąpienia publiczne, tak? I tak dalej, nagrywanie, nie boję się gadać do kamery. I do tego jest mindset, czyli nie boję się gadać do ludzi obcojęzycznych, nie mam kompleksów, że byłbym imigrantem i tak dalej. Wiem, że jak raz wyszło, to może wychodzić wiele razy. Czyli z umiejętności plus mindset ja się zawsze odnajdę. Jeżeli jutro będę w Urugwaju, mając 0 pesos przy sobie, to ja coś wymyślę. I ja jestem pewny. Dlaczego? Bo to nie będzie tylko wymyślanie, to będzie wymyślanie wsparte umiejętnościami, czyli asetami, czyli to są konkrety, niezabieralne konkrety. I z tym to ja mogę iść przez świat. Zatem stary slogan, ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz, który nam zbrzydł przez to, jak wygląda nauka w szkole, a wygląda bardzo, bardzo źle. Jednak trzeba odświeżyć i odkurzyć, bo to jest święta prawda. Każdy z listy najbogatszych Polaków, Szwedów, Szwajcarów ma jakieś umiejętności, których nie mają inni. A ma je nie dlatego, że się z nimi urodził, tylko dlatego, że lata spędził na ich zdobywaniu. Dlatego jak ja uczę się kolejnego języka, albo robię wywiad z jakimś turbo grubasem, milionerem, tak, grubą rybą, to ja wiem, że to są rzeczy, które się zwrócą. To się zwróci, bo to jest edukacja. Tak samo jak czytam książki biznesowe i tak dalej, czy niebiznesowe, to jest edukacja, która się zawsze zwróci. Czasem to będzie nie takie nieprzeliczalne 1:1, niewiadome, tak? Bo jak przeczytasz 7 książek, to skąd wiesz, przez którą zarobisz milion? No, nie wiesz tego, ale ogólnie nagle widzisz, czy nagle, rok do roku widzisz, że idzie Ci lepiej jakoś w życiu, magicznie. Tak to działa, więc umiejętności. Dlatego czytanie książek, YouTube, tyle darmowej wiedzy. A książka to też jest prawie darmowa wiedza, no bo dajesz kilkadziesiąt zeta i też masz. I wcale tego nie mówię dlatego, że mam wydawnictwo, na które Cię oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast ja byłem maniakiem książek dużo wcześniej. Ale maniak, spokojnie, nie oznacza, że
przeczytał 300 książek rocznie. Nie, ja tych książek czytam kilka do kilkunastu rocznie i tak robię od lat. I to wystarczy. Najważniejsze pozycje, najciekawsze, takie, które najbardziej mi zryją mózg. Ja kiedyś przeczytałem Harva Eckera, bogaty albo biedny, po prostu różni mentalnie, no to na umysł 19-latka to po prostu był wybuch. Wow, jak to? Siedziałem na posterunku ochrony, w której byłem przywódcą grupy interwencyjnej, zarabiając 1200 zł miesięcznie przy pracy 240 godzin i czytałem takie coś. I to był szok. To był totalnie inny świat. Piękny świat, jak Nibelandia po prostu. Czułem się jak Piotruś Pan. W związku z czym gorąco polecam edukację, inwestycje w siebie, w języki, w zarządzanie ludźmi. Skille. Może w programowanie, tak? Może się nauczyć Javy. Po prostu zastanów się, czemu ktoś miałby ci zapłacić więcej na etacie? Dlatego, że ty umiesz coś, czego inni nie umieją, więc trzeba tobie zapłacić więcej. To jest oczywiste. No to tak samo działa biznes. Czemu miałbyś mieć więcej klientów, czyli więcej ludzi, którzy chcieliby ci zapłacić za coś? Dlatego, że ty umiesz zrobić coś, czego inni nie umieją, więc ludzie będą chcieli kupić od ciebie. Już. Tak to działa. Ktoś mógłby się nauczyć zdobywania inwestorów. Tak, na przykład ostatnio słyszałem, że w Belgii będą otwierać Legoland. I pochłonie to 400 milionów euro. Kiedyś sobie tak myślałem, kurczę, takie parki rozrywki to jest niezły biznes. Ale właśnie jak usłyszałem tą kwotę, to stwierdziłem, dobra, chyba jednak nie da rady. Ale ktoś, kto uczyłby się przekonywania inwestorów, budowania relacji, czytałby tych Carnegie, tak, jak budować relacje, zjednać sobie ludzi i tak dalej, uczyłby się zarządzania finansami, żeby zarządzać nimi dobrze, ja wierzę, że ten człowiek, który dziś zacznie, to on za 5 lat pozyska inwestorów na 400 milionów euro i sobie w Polsce otworzy Legoland. Naprawdę, to jest możliwe. Tak to działa przecież. Ogólnie tak to działa. Każda historia człowieka sukcesu właśnie na tym polega. Umiejętności, szlifowanie, porażki, ból, cierpienie, płacz i łzy i krew i pot i tak dalej. No ale potem w końcu zaczyna coś działać. Także inwestowanie w siebie. I to jest fajne, że to wcale nie musi być drogie w tych czasach. Ja owszem, wydałem na szkolenie się, nie wiem, ze 100 tysięcy na pewno w życiu, ale w życiu. No więc porównując to, ile kosztuje publiczna szkoła? Oczywiście rodziców nie kosztuje nic, ale w podatkach kosztuje. No to też są kosmiczne pieniądze. Ile kosztuje studiowanie? Niektórzy studiują wieczorowo, płacą czesne. A nawet jak nie, to płacą za akademik i tak dalej, bo muszą wyjeżdżać. A ty dzisiaj możesz się albo na szkolenie, albo kupić książkę za grosze, albo mieć na YouTubie tony wiedzy za free. Szok. Albo za parę stówek zdobyć kurs językowy Instytutu Lingwistyki. To wszystko, porównując stopę zwrotu, gdzie kupujesz nieruchomość za pół bani albo za 300 tysięcy masz z tego 6% albo 8%. A tu nagle zdobywasz za kilka tysięcy tak naprawdę język obcy, bo parę stów inwestujesz w kurs, potem może w jakichś native speakerów dodatkowych i w sumie do tego trochę YouTube'a, żeby łykać content albo Netflixa i wychodzi na to, że po paru miesiącach gadasz. I ta umiejętność już z tobą zostanie do końca twoich dni. Będziesz zarabiać na niej pieniądze. Super sprawa. Wierzę w to święcie, dlatego uważam, że edukacja jest rozwiązaniem większości, jak nie wszystkich problemów tego świata. Można łatać dziury, przelewać pieniądze, pomagać, budować studnie. No nie, akurat to jest niezłe z tymi studniami, ale tak naprawdę i tak studnie będą reglamentowane przez lokalnego dowódcę, jeśli ludzie nie będą wyedukowani, jak powinien wyglądać dobrze zarządzany kraj i go po prostu nie obalą. No i już, więc w każdym wypadku za sukcesem lub porażką stoi edukacja lub jej brak. I to ci gorąco polecam. I teraz szybko przenosimy się do pracy. Jeżeli ktoś chce pracować na etacie, bo daje mu to poczucie bezpieczeństwa, bo tak mu pasuje, bo nie ma tylu obowiązków, w sensie może zamknąć drzwi od firmy, tak? Wychodzi o 14, 15, 17, a w końcu wychodzi. A przedsiębiorca nie wychodzi nigdy ze swojej firmy, bo tak jest, że nawet czasem jak się zna w czasach i nawet jak się już ma to dopracowane do wyższego poziomu zarządzania, to i tak zawsze trzeba być gotowy zgasić pożar. No i tak jest. A pracownik jednak wyłączy ten telefon służbowy i udaje, że go nie ma, no chyba, że jest takim frajerem firmowym, co to da sobie wejść zawsze na głowę. No to on zawsze będzie mieć telefon włączony i nawet w święto zmarłych będzie odbierać. Natomiast w każdym innym wypadku wyłączyć. I już, i spokój, i nikt nie umrze. No, tak to działa. W związku z czym
lubisz pracę na etacie, to Ci odpowiada, nie chcesz się pchać w biznesy, w porządku, więc dam Ci takie cztery rozwiązania, żeby mimo to zarabiać więcej. W większości wypadków to nie jest 10 razy więcej, ale jednak trochę więcej. Punkt pierwszy. Kiedy pytałeś o podwyżkę? Czy wiesz, że mnóstwo ludzi nie pyta o podwyżkę, bo nie pyta? Czyli pracują konsekwentnie przez lata i nie spytają. Ja wiem, jak ostatnio dostałeś podwyżkę miesiąc temu, no to może nie pytaj teraz, ale parę lat pracujesz, nie było podwyżki. Może być tak, że twój szef nie jest domyślny. Trzeba ich zaproponować. Może w niektórych firmach nawet jest taka kuriozalna sytuacja, że jeden poszedł, zapytał i dostał, a drugi nie poszedł, nie zapytał, więc nie dostał. I on się w dodatku w duchu czuje niesprawiedliwie traktowany, złe, podłe i tak dalej. Bez sensu. A był, zapytał, nie był. Do czego się czepia? Więc bardzo często taki najprostszy sposób. Idziesz i pytasz, czy co szef myśli o podwyżce, bo pracujesz tu tyle lat, konsekwentnie uważam, że moja praca jest wiele warta i tak dalej, no i chciałbym zarabiać więcej. Koszty rosną, jest inflacja, obiektywna rzeczywistość, tak? Nie trzeba kombinować. No i już. I to jest pierwszy sposób. Drugi sposób, paradoksalnie jeszcze łatwiejszy, jeżeli ktoś nie tonie w długach, to jest zmienić pracę na lepszą. W tych czasach, jak wysyłanie CV praktycznie nic nie kosztuje, możesz wysyłać setki, no to teraz można by powiedzieć, to po co chodzić, się prosić o podwyżkę 20%, jak w niektórych sektorach, jak programowanie, IT i tak dalej, ty z miejsca możesz zarabiać dwa razy więcej, no bo są takie firmy. I co ci szkodzi wysyłać te CV z żądaniem, że chcesz zarabiać tyle, tak? Ktoś zarabia 5 koła i wysyłasz CV do 100 firm z informacją, że chcesz zarabiać 10 koła. I co najgorszego się może stać? Bo ktoś się może wstydzić, że ja to takie bezczelne, że jak oni usłyszą, że ja chcę tyle zarabiać, to nigdy mi nie odpiszą, no i co? No i co? A zastrzelą cię, zabiją, zgwałcą, no nic się nie stanie. Najwyżej nie odpiszą. A może z tych 100 firm jedna powie, chodź do nas. Może ta jedna firma to będzie w dodatku taka, która płaci ludziom 20. Jak oni dostaną CV od kogoś, kto chce 10, to oni powiedzą, wow, jaka okazja się trafiła, bajka. Wszyscy u nas dostają 20, a tu koleś sam chce dychę zarabiać. Bierzemy go. I wszyscy wygrywają. Więc bardzo często, zamiast dostawać podwyżki, zmiana pracy jest najłatwiejszym sposobem, bo możesz robić CV po godzinach, tak? Nie musisz iść na całość i tak dalej, rzucać pracy, tylko pracujesz sobie, wysyłasz te CV i w końcu cię zaproszą na rozmowę i któraś pyknie. Najłatwiejszy sposób podwyżki to jest zmiana pracy. A w tym momencie i w Polsce, i w świecie jest tyle możliwości na to. Znam wielu programistów, którzy pracują dla amerykańskich firm. Pracują tutaj w Polsce z domu, programują, robią i da się, a firma z Orlando czy z Kalifornii im przelewa naprawdę grube hajsy, kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Zadowoleni, zadowoleni, tak. I się cieszą. I o to właśnie chodzi, żeby znaleźć coś, przy czym będziesz się cieszyć. Natomiast trzeci sposób to jest Szwajcaria. Jeżeli w Szwajcarii lekarz zarabia 80 tysięcy, a prawnik 50 czy 60, a pracownik żabki, której tam oczywiście nie ma, ale metaforycznie, zarabia 30, no to oznacza, że widocznie Szwajcaria jest trochę bogatszym krajem niż Polska. I choćbyś tutaj kombinował jak koń pod górę, to nie zrobisz tak, że w żabce się zarobi 30 tysięcy. Nie ma takiej możliwości i dopóki nie będzie hiperinflacji, to tak nie będzie. W związku z tym być może warto pomyśleć. Może dla kogoś to jest rozwiązanie, tak pojechać do tej Szwajcarii. Ja wiem, to nie jest łatwe, to jest straszne, to jest przerażające i tak dalej, ale życie to jest przerażające. Ja wiem, ty masz dzieci, ale dzieci się dostosują. Dla dzieci to jest najłatwiejsze tak naprawdę. Trochę strachu i potem się okazuje, że jest w porządku. No i już. Także no jeżeli tam można 20-30 tysięcy zarobić przy normalnej pracy, no to może to jest jakieś rozwiązanie. Wiadomo, koszty życia są kosmiczne i z tych 30 to 15 wydasz, ale 15 nie wydasz. Pozdrawiam Grzegorza, mojego kolegę, nazwiska nie podam, bo nie mam autoryzacji na tę historię, ale marzył, żeby być programistą i w Polsce już programował. Był w tym coraz lepszy i w końcu pojechał, czy wysłał CV do CERN-u. Rozumiesz, tam gdzie jest zderzacz hadronów, jakieś te cząstki, te cudawianki. On tam wysłał CV. No i oni go tam zaprosili na rozmowę i udowodnił, że ma rzeczywiście umiejętności. No i faktycznie, zyskał tam pracę, zamieszkał we Francji przy granicy, żeby mieć koszty życia 5 razy niższe i dojeżdżał do tego CERN-u i sobie tam pracował. I po 3 miesiącach przyjechał tutaj na odwiedziny
i kupił sobie Mercedesa w salonie w A-klasie na zasadzie wszedł i wyszedł z Mercedesem. A jest takim wrogiem kredytów jak ja. Więc nie zrobił tego na kredyt. Ja go nie pytałem, bo wścibskość to nie jest moja cecha. Więc nie pytałem go, ile oni mu płacą, no ale jeżeli wystarczyło na koszty życia, na A-klasę nową, która kosztowała wtedy 150 koła w tej opcji, no i jeszcze chyba coś mu zostało, skoro mógł przyjeżdżać, pojeżdżać i odwiedzać, no to, to chyba nieźle. Chyba nieźle. W związku z czym, i ktoś wtedy, jak ktoś ma smęcący mindset, to powie, no ale to on musiał mieć wspaniałe umiejętności, musiał się bardzo znać i być świetnym programistą. A ja powiem, tak, to czemu się nie zastanawiasz, jak to zrobić? O, bo to by zajmowało czas. Tak, wszystko zajmuje w życiu czas. No ale to za 3 lata dopiero. No to 3 lata pracuj jeszcze w Żabce, a po nocach programuj, żeby za 3 lata zatrudnić się w CERNie i zarabiać, nie wiem, 50-100 tysięcy miesięcznie. Co, źle będzie? Nie przeżyjesz tych 3 lat w tej Żabce? Zmieńmy spędzący mindset na mindset rozwiązań. Każdy problem oznacza istnienie rozwiązania. Tak to działa. W związku z czym Szwajcaria dla niektórych może być rozwiązaniem. I ostatnia porada dla ludzi pracy, czyli dla ludzi etatowych. Po prostu być może jest jakieś miejsce pracy, gdzie jest opcja na udziały. Czyli niby to jest praca na etat, ale ona może się zmienić w udziały. I w niektórych firmach, niestety nie we wszystkich, ale takich startupowych, rozwiniętych, nowych, pomysłowych, eksperymentalnych, jak na przykład nasze, to takie rzeczy się dzieją. Tak? U nas prędzej czy później każda osoba, która zarządza jakimś projektem, wchodzi na procenty. No bo to jest po prostu lepsze. Na dłuższą metę to jest lepsze. Czyli oczywiście ma jakąś podstawę, żeby tam była zagwarantowana, ale w którymś momencie warto, żeby to było zależne. I potem, jak jest promocja, na przykład Instytut Lingwistyki zrobi jakąś kampanię i ona wyjdzie bardzo dobrze, to nawet osoby, które nie są na żadnych procentach i udziałach, dostają znacznie większą wypłatę i bardzo drastyczny bonus. Dlaczego? Ponieważ chcę, żeby widzieli powiązanie faktów, tak? Jeżeli dobrze nam idzie i coś wyszło nam świetnie, no to wszyscy na tym korzystajmy. Każdy na tym zyskuje, więc każdy ma interes w tym, żeby szło jak najlepiej. A gdyby to nie było takiego powiązania, w wielu firmach tak jest, że czy firma ledwo wszędzie, czy firma zarabia miliardy, to pracownicy mają tak samo i nie widzą różnicy. Więc w sumie to po co się starać, tak? Po co się starać bardziej? Więc są takie miejsca pracy, zwłaszcza jak mówię, w startupach, w firmach takich, gdzie ktoś łebski tym zarządza, tak? Bo to trzeba mieć łeb na karku, żeby rozumieć, że dzielenie się procentami powoduje, że zarabia się więcej zazwyczaj, jak się dzielisz z właściwymi ludźmi. Także być może to też jest rozwiązanie i być może poszukaj tego typu pracy. I to jest wtedy fajne rozwiązanie dla tych, którzy chcą jednak bezpieczeństwo etatu z możliwością zarabiania więcej. Tyle. A teraz przechodzimy do biznesu, bo tak jak mówię, te największe pieniądze i to, że na liście Forbesa są sami przedsiębiorcy, nie wynika z tego, że przedsiębiorcy są mistrzami w zniewalaniu ludzi, zmuszaniu ich do katarżniczej pracy na siebie, tylko dlatego, że przedsiębiorcy po prostu są przedsiębiorcami, że mogą mieć tysiące klientów zamiast jednego pracodawcy, więc to siłą rzeczy powoduje, że tych pieniędzy może być znacznie więcej. No i pierwsza rzecz, która najbardziej ryje banie wśród przedsiębiorców jest taka, że ty powinieneś lub powinnaś szukać skali. Skali, ale nie tej skali, która była przyjaciółką Moldera. Ha! Cóż za żart dla staruchów, takich jak ja, którzy znają Archiwum Mix. Nie, chodzi o to, że przedsiębiorcy muszą szukać skali, czyli, no bo co jest problemem pracy etatowej, dlaczego nie da się przeskoczyć pewnej kwoty? Dlatego, że w pracy etatowej zawsze wymieniasz czas na pieniądze, tak? Każda twoja godzina jest wyceniona, czasem dodatkowo masz premię za pozyskanego klienta, no ale to jest też związane z czasem, to pozyskiwanie klientów, no więc masz czas wymieniany na pieniądze. Natomiast w biznesie ludzie często też tak zaczynają, ale to jest błąd, chyba że ktoś lubi, tak? Jesteś kręgarzem, masażystą i lubisz to, więc wymieniasz czas na pieniądze, tak? Masz usługę, trwa ona pół godziny albo godzinę, ktoś przychodzi, płaci i spoko. Jeśli to lubisz i cię to kręci, to spoko, ale dalej bym pomyślał nad innego rodzaju skalą, ponieważ skala może mieć dwie główne postaci. Pierwsza to jest właśnie dźwiganie ceny, czyli skalujesz twój dochód ceną, bo dalej masz tą 48-godzinną dobę, dalej przyjmujesz iluś klientów czy pacjentów dziennie, ale budujesz swoją markę osobistą i robisz tak,
żeby to kosztowało dwa razy więcej. Czyli niby pracujesz tyle samo, ale zarabiasz dwa razy więcej. To jest jakaś skala, tak? Zamiast 100 zł za godzinę bierzesz 200, albo kiedyś 400. Co, nie ma lekarzy albo terapeutów, którzy biorą 400 za godzinę? Oczywiście, że są. Tylko to są brandy, to są marki. To są ludzie, którzy już zbudowali jakąś reputację. To się buduje nie tylko dobrą pracą, ale dobrym marketingiem też, brandingiem. To jest ważne. Także jeden sposób skalowania, tak jak mówię, to jest dźwiganie ceny, a drugi i lepszy, bo jak zobaczysz znowu listę 100 najbogatszych gdziekolwiek, to tam 99 do 100 to będą ci, którzy zastosowali ten drugi sposób. Czyli nie ci, którzy za godzinę biorą 100 tysięcy dolarów, bo są bogatsze. Tak? Jest Brad Pitt, który albo ten Dwayne Johnson, który za film Black Adam wziął 26,5 miliona dolarów. Za jeden film, czyli za pół roku pracy. No to wtedy rozumiem, że wymienianie czasu na pieniądze ma sens. Bo przy takich stawkach to po prostu wow. Czemu by nie? Chociaż ostatecznie pewnie i tak się okaże, że producent zarobi 5 razy więcej za ten sam czas. No ale to już zostawmy. W każdym razie. Więc zdarza się, że ktoś, kto wymienia czas na pieniądze w biznesie, będzie bardzo bogaty, ale jednak dużo częściej się to robi inaczej. Czyli skaluje się nie swój czas, czyli nie swoją cenę, tylko swój produkt. Tak? Produkt. Na przykład jest książka. Jest to taka 48-godzinna doba. I teraz, gdyby to była konsultacja, czyli Maciej Wieczorek dawałby konsultację za godzinę z tego, jak mieć 48-godzinną dobę, jak lepiej zarządzać czasem, no to sprzedawałbym tych konsultacji, ile by się tam dało. Skalowałbym oczywiście cenę, czyli bazując na tym, że już jest jakaś tam marka, że jest kanał na YouTubie, to bym jechał grubo i bym dał cenę typu 3000 za godzinę. I wiem, żeby się to sprzedało, ponieważ robiliśmy kiedyś konsultacje, doszliśmy, potem celowo daliśmy 3000, żeby już nikt nie kupił, bo nie mieliśmy czasu, a oni dalej kupowali. I po paru konsultacjach zrobionych za 3 koła stwierdziliśmy, że wyłączamy w ogóle taką opcję, bo i tak Pareto jest gdzieś indziej nasze oczywiście, nie w ogóle, tylko nasze. Ponieważ to było wykańczające, to niby trwało godzinę, ale tak naprawdę się przedłużało, jeszcze trzeba było cały grafik dostosować. Wtedy wywiadu już nie było kiedy z kim zrobić, bo tu mieliśmy konsultacje i tak dalej. Bardzo dużo wiele to komplikowało, więc to nie było takie hop siup, to czemu by nie robić 100 takich konsultacji, zarabiać 300 koła już. Nie, to aż takie proste to by nie było, więc zrezygnowaliśmy. Natomiast tutaj proszę, mogę tego wydrukować, już kilkanaście, nie wiem, dokładnie teraz, ale chyba 14 tysięcy sztuk tej książki się sprzedało i może się sprzedać kolejne 14 tysięcy. Wiesz, co ja muszę zrobić, żeby dodrukować 2, 3, 5 tysięcy sztuk? Nic. Kiedyś jeszcze musiałem zadzwonić do drukarni, czy napisać maila, sprawdzić stany magazynowe, a teraz nawet ja takich rzeczy już od dawna nie robię, więc nie robię nic. Jeżeli dziś kończy się nakład, to znaczy, że nowy już jest w drodze, bo zespół zadbał o to, żeby był, żeby stany magazynowe się zgadzało, wysyłki, żeby były i tak dalej. Czyli nic nie muszę robić. Dlaczego? Bo to jest skalowanie produktem. Czyli to mnie skaluje, a nie to. Rozumiesz? To nie Maciej Wieczorek siebie skaluje i robi bilokację jak ojciec Pio z San Giovanni Rotondo, którego widziano w dwóch miejscach naraz. Ja tak nie umiem. Natomiast tę książkę widziano w 14 tysiącach miejscach naraz. Wiesz, co to jest? To jest 14-tysiąco lokacja. Tak się zarabia pieniądze. I dlatego nawet, jeżeli ty robisz coś pasjonackiego, tak? Bo jesteś tym kręgarzem, masażystą i lubisz to, daje ci to fana, bo psychoterapeutą jesteś. Robisz coś jeden na jeden. Spoko i nie kończ. Tu dźwigaj cenę, a niezależnie od tego pomyśl nad produktem. Wymyśl. Może właśnie książka, może kurs online i tak dalej. Dlatego jest taki wysyp kursów online na świecie, bo ludzie skumali, że to jest genialne. No. To jest genialne. Mała bariera wejścia, małe ryzyko, a jest skala. Jest skala dużo łatwiejsza do osiągnięcia niż przy produkcji śrubek. Tak? Bo żeby produkować śrubki, trzeba mieć fabrykę. Żeby mieć fabrykę, trzeba mieć milion. Żeby mieć milion, trzeba najpierw na czymś zarobić. Na przykład na kursach. Więc zarabiasz milion na kursach, a potem otwierasz fabrykę śrubek. Taka zazwyczaj jest kolejność. Albo wspólnika z kasą i tak dalej. Dlatego jest dużo kursów, czy to programowania, czy gry na pianinie, czegokolwiek, bo ludzie skumali, że tam jest skala. I to jest mądre. To jest rozsądne, to jest niegłupie po prostu. Także tak to działa, więc skalowanie ceny jest spoko, ale to też ma swoje limity, więc w którymś momencie trzeba skalować jednak produkt.
wymyślać produkt, który może się bilokować. Tak? I zobaczysz, tak jak mówię, lista 100 najbogatszych ludzi na świecie. Elon Musk, co tam? Tesla, da się wyprodukować 1 000 000 Tesli? Da się. Nie musi być Elon Musk osobiście przy każdej transakcji. Da się, da się. Jeff Bezos, Amazon. 1 000 000 produktów, on nawet nie wie, co się u niego sprzedaje na Amazonie. Bill Gates, szczepionki. On zarabia na szczepionkach od 20 lat, a nie tylko na komputerach i Xboxach. Swoją drogą, to też jest ciekawe. Ludzie mówią, nienawidzę Billa Gatesa. Muszę się odstresować, zagrać na Xboxie i pracować na komputerze z Windowsem. Dobre to jest. Czyli dają mu pieniądze, ale go nienawidzą. Ja tam, jak kogoś nienawidzę, to mu nie daję jeszcze pieniędzy. Ale zostawmy to już. W każdym razie, no więc co? Najpierw Windows, czyli coś, co jest we wszystkich komputerach naraz, a potem szczepionki, czyli coś, co się pociska tam tym Afrykanom w 1 000 000 sztuk. No i już. I każdy jeden, czy produkuje dobry produkt według ciebie, czy zły, na przykład napoje słodzone, też są, mają bilokację, tak? Mogą być w wielu miejscach naraz, ale iPhony, które ja uważam za genialny produkt, też są w 1 000 000 miejscach naraz i dlatego ktoś tam zarabia 1 000 000. I tak świat działa. Produkt, który się multiplikuje. Twój czas się nie multiplikuje, możesz go efektywnie nim zarządzać, tak? I wtedy robisz lepiej i mądrzejsze rzeczy, ale ostatecznie to produkt cię czyni bogatym. Lub bardzo drogi twój czas, jeżeli jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie. Więc skalowanie eksperckie jest dużo trudniejsze, trzeba robić branding i tak dalej. To też nie jest głupie, natomiast skalowanie produktem jest dużo łatwiejsze. Kto produkuje kosmetyki L'Oreal? Pytam cię. Pewnie nie wiesz. Nie szkodzi, ale ten człowiek jest, ci ludzie tak naprawdę, bo to jest, nie wiem czy to jest para, ale to jest para przedsiębiorców, kobieta i facet, oni są bodajże na 9 i 11 miejscu najbogatszych ludzi na świecie? Nie wiesz, jak się nie interesujesz biznesem, nie wiesz też, kto stoi za H&M-em albo Zarą. Za Zarą stoi człowiek, który jest najbogatszym hiszpańskojęzycznym człowiekiem na świecie. A taki Carlos Slim Helu z Meksyku, czy Elu bardziej, jeden z najbogatszych ludzi na świecie, telefonia komórkowa i tak dalej. Kto stoi za telefonią komórkową? W Polsce to kojarzysz, tak, że za Plusem to jest Solo Jacques, to jeszcze wiemy. A za Orange'em? Kto ma T-Mobile'a? Wiesz tyle tylko, że 10 milionów Polaków i to właśnie wystarczy. I ktoś tam zarabia. Kto zarabia najwięcej na filmie, który jest w 100 tysiącach kin na świecie? Nie wiadomo. Producent, Jerry Bruckheimer. Wiesz, jak on wygląda, jaką on ma twarz? Ja wiem, bo się interesowałem kiedyś producentami, dlatego że oni mnie inspirowali. Że oni siedzą na tylnym siedzeniu, ja dosłownie, oni metaforycznie, i robią najciekawsze rzeczy. Także to też jest ciekawe. Więc bardzo ważna rzecz. I potem automatyzacja, gdzie się tylko da. Żaden z naszych pracowników zespołu nie tyka tych książek. One idą do drukarni w wersji cyfrowej, wychodzą w wersji fizycznej od razu do Fulfillment Center, czyli do firmy Imker, która je przyjmuje, a potem wysyła klientom. Czyli my ich na oczy nie widzimy. Czyli automatyzacja i zlecanie, gdzie się tylko da. Kolejna rzecz ważna, jeżeli chcesz zarabiać 10 razy więcej, to jest tak zwane MVP, czyli Minimum Viable Product. Czyli chodzi o to, że ludzie się do biznesu to zbierają latami. Ja teraz zrobię to, przygotuję tamto, muszę mieć idealną stronę internetową, idealnego Facebooka z 10 tysiącami fanów najlepiej, wspaniałego Instagrama i tak dalej. Wszystko musi być na tip-top i produkt, który jest w pełni skończony. Uważam to za głupotę. Z nielicznymi wyjątkami, tak? Jeżeli sprzedajesz samoloty, to tak, dobrze, żebyś sprzedawał samolot, który jest w pełni ukończony. Natomiast w większości branż tak zwane pójście na rympał jest najlepszym, co można zrobić. Ja to robię zawsze. Zawsze. Praktycznie. No z książką może się nie da, tak? Bo żeby sprzedać książkę, to musi być gotowa, ale tak naprawdę nieraz mi się zdarzyło sprzedać książkę, zanim ona powstała. I wtedy, jak jeszcze większa była presja, żeby ją dokończyć, to też pomagało trochę. Tak czy inaczej, chodzi o to, że jak ty będziesz czekać, zwlekać, sprawdzać, to ty może 2 lata będziesz tworzyć produkt, którego tak naprawdę nikt nie chce, a ty o tym nie wiesz. W większości produktów ludzie nie chcą, bo nie ma takiej potrzeby. Ludzie regularnie wymyślają produkt, który wydaje im się genialny, ale to rynek będzie decydować, czy ten produkt jest genialny. No już, więc trzeba sprawdzić z rynkiem. Dlatego też zrób te MVP, czyli na przykład robisz webinar, albo ogłaszasz na Elixie, albo wystawiasz na Allegro,
twój produkt, który jest w minimalnej, bazowej wersji, czyli opisujesz go w pełni, czym on będzie, ale piszesz tam, że on jeszcze jest gotowy na przykład w 20%, że to jest premiera, że teraz zaczynamy i tak dalej, i potem on będzie się rozrastać, żeby sprawdzić, czy ktoś kupi. Bo jeżeli nikt nie kupi, jeżeli nie umiesz tego sprzedać w takiej wersji, to w pełnej też nie będziesz umieć sprzedać. Najlepszy case. Ostatnio mieliśmy premierę naszego produktu dla inwestorów, platforma dla inwestorów z wiedzą o przeróżnych inwestycjach tak naprawdę. No i co? I na tej platformie jest już sporo wiedzy, ale będzie jej dużo, dużo więcej. Jeszcze dojdzie kilkudziesięciu ekspertów z różnych form inwestowania. Będą dochodziły live'y regularne i tak dalej. Będą się rozwijały kanały na Discordzie, żeby inwestorzy się mogli rozwijać, poznawać ze sobą, budować relacje. Już tego trochę jest. Wszystkiego trochę jest. Wszystkiego jest wystarczająco, żeby to było dobre. Ale dalej jest to ze 20% tego, co my sobie założyliśmy na kształt tej platformy. Ponieważ chcieliśmy sprawdzić, czy ludzie chcą taki temat inwestowania w różnych tematach właśnie. I się okazuje, że ludzie bardzo chcą, więc spoko. Jakby kupiły 3 osoby, to byśmy powiedzieli, przepraszamy, to zwracamy pieniądze, może z jakimś dodatkowym bonusem za fatygę, no i tyle. I byśmy tego dalej nie realizowali, bo by to nie miało sensu ładować w to czasu, pieniędzy, energii i tak dalej. Także MVP, Minimum Viable Product, sprawdź swoją ideę na rynku. Jeżeli rynek nie chce jej kupić, to ta idea jest głupia i szukaj dalej. Każdy z nas ma mnóstwo głupich idei i wśród nich kryją się perełki. I sprawdzanie tych perełek polega wyłącznie na kontakcie ich z rynkiem. Tak to zawsze będzie działać. Kolejna rzecz. Wywal tanie produkty, jeśli one generują najgorszych klientów. Zazwyczaj jest tak, to nie zawsze jest zasada, ale bardzo często jest tak, że im masz bardziej masowy produkt, tym masz gorszego klienta. Na przykład, jeżeli my mamy nasze produkty gwarancję satysfakcji, no to ludzie czasem się zgłaszają, że albo im produkt nie przypadł do gustu, a niektórzy mówią wprost, że zepsuła im się pralka i tyle, i chcą zwrócić i tak dalej. Ale bardzo rzadko się zdarza, że ktoś robi tak, to się też zdarza, ale mega rzadko, że ktoś kupuje jakiś produkt, zgrywa go sobie na wszystkie nośniki, na pendrive'y zabezpiecza i tak dalej, po czym prosi o gwarancję satysfakcji, że mu się nie podobało i on chce zwrot. A produkt i tak ma. U nas nawet tego się nie da zrobić, ponieważ nasze produkty i tak się stale rozwijają, więc to się tak nie da, bo one i tak za miesiąc będą większe i większe i większe. No ale dobra. Dlaczego u nas rzadko się tak zdarza? Dlatego, że my mamy specyficzną bańkę, tak? Robimy produkt, robimy marketing o biznesie, tak? Robię ten program, w którym gadam o rzeczach ambitnych, tak? Tutaj ktoś, kto ogląda trudne sprawy, nie ogląda tego. I odwrotnie, ktoś, kto ogląda ten program, nie ogląda trudnych spraw. To jest inna grupa ludzi. Ktoś, kto ogląda jakieś Warsaw Shore albo Love Island, takie programy, gdzie każdy z każdym nie wiadomo po co, to tutaj by się nudził na tym programie. Tu się nic nie dzieje, tu nie ma. Gdzie jest seks? To nie ma. Facet gada o rzeczach, które są prawdziwie życiowe, które zmieniają życie na lepsze, a nie na gorsze, jak puszczanie się. No i co? Co zrobisz? Nuda, wyłączyć go. Także jest to specyficzna grupa ludzi. A z kolei Lidl, jak zrobił podobną promocję, czyli pozwolił sprawdzić swoje produkty, jeżeli by się nie podobały, to zwrócić, no to się okazało, że musieli to skończyć przed czasem, bo by zbankrutowali, tak? Bo masowo ludzie brali te płyny do naczyń i te wszystkie inne rzeczy, przelewali w bagażniku do swoich misek i szli zwracać. Dlaczego? Bo tam już były Janusze i Grażyny. Z całym szacunkiem dla każdego Janusza i Grażyny, bo znam wiele takich, którzy są fantastyczni, ale mówię o stereotypowych takich, tak? Czyli typowe takie tempaki, co oszukam promocję. To naprawdę goryl jest bardziej kumatą istotą, i bardziej taką w ogóle fair, opartą o zasady współżycia społecznego i tak dalej. Ale oni szli, mam płyn na naczyń za darmo. Tak, oni tak robili, dosłownie, tam stali w tych bagażnikach. Więc tu takich ludzi szczęśliwie nie ma, a jeśli są, to byli. Tak? Tacy, co już zauważyli, że coś było nie tak, bo zmienić to się zawsze można. I to jest też dobra wiadomość. Dlatego Lidl takiej promocji nie może zrobić, a ja bym mógł. W każdym razie, jeżeli w twojej branży też jest ryzyko Grażyny, tak? Grażyna Danger, masz taką tabliczkę i widzisz to, że masz niektóre produkty, które są najtańsze,
a generują najwięcej obsługi klienta, bo ktoś się ciągle rzuca, marudzi, ma najwięcej pytań, nic mu nie pasuje, to pamiętaj starą zasadę biznesu, która się praktycznie zawsze sprawdza. Im droższy klient, tym lepszy. Tak to działa. Jakkolwiek to się na pierwszy rzut oka wydaje nielogiczne, tak? Jeżeli ktoś kupuje zegarek za 50 zł, to powinien być mniej do tego przywiązany niż ktoś, kto kupuje zegarek za 100 tysięcy. A tu się okazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Jak temu za 50 zeta się zepsuje ten zegarek, to on pisze maila z pyskiem. Opinie w internecie na 17 portalach pisze, że go oszukano, że firma złodzieje, podli kapitaliści i tak dalej. A ten ze 100 tysięcy, jak zepsuł mu się zegarek, no po prostu pisze maila, czy to obejmuje gwarancję, czy se sam ma naprawić i tyle. Jak to jest możliwe? Przecież ten wydał 100 tysięcy, tyle pieniędzy, a nie 5 dych. No właśnie tak to jest możliwe, że nie od parady ten gość miał te 100 tysięcy, bo nie był debilem. Rozumiesz to? Dlatego on miał te 100 tysięcy, umiał je zarobić, nauczył się. Oczywiście to nie tak, że każdy, kto nie może zarobić 100 tysięcy, to debil, bo to są różne sytuacje. Ktoś na przykład nie chce, to raz, a dwa, że ktoś nie może, bo są choroby, sytuacje różne, tak? Na przykład samotna matka, zostawiona przez męża wczoraj, no to wiadomo, to jest sytuacja plus 20 do trudności. Natomiast porównuję teraz nie tych, którzy zarabiają mało z tymi, którzy zarabiają dużo, tylko tych, którzy marudzą z tymi, którzy nie marudzą. I przy drogich produktach zadziwiająco rzadko ludzie marudzą. I to jest niesamowite. Dlatego też ja nawet książki sprzedaję drożej niż normalnie kosztuje książka. Oczywiście za tym idzie wartość, tak? Za tym idzie długość książki, 400 stron, za tym idzie twarda oprawa, czyli to, że to jest niezniszczalne i tak dalej. Natomiast jakby nie było, jest to drożej i wtedy jakich mamy fajnych klientów. Oni zamiast marudzić, to udostępniają na Instagramie, że mają taką książkę. Także warto o tym pomyśleć, bo ten czas jest wysysany i energia też, bo zarządzanie czasem to też jest, to jest głównie zarządzanie energią. Co z tego, że najgorsi klienci ci zajmują tylko godzinę dziennie, jeżeli ty potem jesteś tak wyssany z energii, że przez pozostałe 7 godzin robisz dużo, dużo mniej i mniej efektywnie. Bez sensu. Po prostu wywal tych klientów, wywal tanie produkty. Po co ci tanie produkty? Wywal to. Ja kiedyś robiłem szkolenia na żywo, 4-godzinne za 35 zł. W Katowicach, we Wrocławiu, w Warszawie. Zarabiało to na koszty, jakaś minimalna górka robiła. Nie, żebym żałował, bo dużo się wtedy nauczyłem, ale jednak to było chore. Zajmowało to dużo czasu, poświęcałem na to mnóstwo energii i w sumie to niewiele z tego było. W końcu stwierdziłem, nie, trzeba sprzedawać drożej albo wcale i tak też zacząłem robić. A potem stwierdziłem, trzeba sprzedawać drożej i jeszcze przez internet, bo wtedy jest i drożej, i bilokacja, tak? Bo może być więcej osób na takim produkcie i wtedy jesteśmy w domu. Także wywal tanie produkty. Kolejna rzecz. Niektórzy potrzebują to usłyszeć, że trzeba zmienić biznes. Świat się zmienia w tempie drastycznym i być może twoja pasja do gramofoniarstwa jest wspaniałym czymś, ale być może już jest na to za późno. Może nie wiem, może znowu jest nowa moda, nie wiem. Ale niektórzy z was muszą zmienić biznes, przekwalifikować się, tak jak na etacie, tak samo w biznesie. Czasem trzeba wywalić wszystko i zacząć wszystko na nowo. No i już, tak po prostu trzeba i to jest okej. Trzeba się oczywiście do tego przygotować, nie robić tego na rympał, zabezpieczyć finansowo, ale ogólnie niektórzy muszą to zrobić. Jeżeli na twoją branżę ludzie reagują źle, już jej nie chcą i tak dalej, chcą czegoś innego od świata i życia, dostarcz im coś innego. Nie chodzi o to przecież w biznesie, żeby na siłę robić całe życie to samo, tylko o to, żeby całe życie robić kasę. No już, więc rób w czymś innym, co też będzie fajne, co może być dla ciebie ciekawe, co może być całkiem inne od tego, co robiłeś wczoraj. Ale możesz się w tym odnaleźć. Jeżeli ja jutro musiałbym się przekwalifikować z języków obcych, bo będą takie tłumacze, które już będą na karcie SD, będzie ludziom wchodził język obcy, Instytut Lingwistyki przez to padnie, to ja się przerzucę na przykład na programowanie. Stworzę sobie firmę programistyczną, nauczę się programowania, bo pasja do języków, język programowania jest równie pasjonujący dla mnie, co język obcy i tak dalej. I nauczyłbym się i bym się przekwalifikował i też zarabiałbym kupę kasy. Z czasem oczywiście, nie od razu, pewnie po latach, ale a nawet jak nie kupę, to jakąś kasę bym zarobił na pewno, taką, żeby mi na marchewki wystarczyło. I o to chodzi. Być może potrzebujesz się wykwalifikować w czymś innym i też będzie ok. Kolejna rzecz, która może się okazać kluczowa, jeśli chcesz zarabiać 10 razy więcej w biznesie, to jest znalezienie wspólnika.
mówią coś tam jaskółki, że spółki, coś tam złe i tak dalej, ale tak naprawdę chodzi o to, że robienie spółki ze złym wspólnikiem to jest błąd, ale z dobrym to jest bardzo dobra decyzja. To jest trochę jak małżeństwo, nie? Tylko no, małżeństwo też. Czy małżeństwo jest dobrą rzeczą, czy złą? No i teraz ktoś, kto się rozwiódł, bo się okazało, że ta druga połówka jednak nawet nie była jedną trzecią, no to to lipa, no to on będzie wspominać źle, ktoś inny wspomina dobrze, czy wspomina albo dalej kontynuuje, no więc tak to po prostu działa i dokładnie tak samo jest ze spółkami. Gdzie znaleźć wspólnika? To jest trudne pytanie oczywiście, wielowątkowe. Znam przypadki, tak mój wspólnik Karol, który miał kiedyś wspólnika, którego znalazł na spontanie, na zasadzie chciał kupić pizzerię i pojechał na spotkanie przedsiębiorców i tam zagadał do wszystkich i powiedział, że szuka wspólnika do kupienia pizzerii i znalazł. To jest hardkorowy przykład, ja sobie tego nie wyobrażam, ale tak było. Natomiast ja wszystkich swoich wspólników spotkałem też na wydarzeniach, ale potem budowaliśmy relacje. Czyli to było tak, w zasadzie każdy mój dzisiejszy wspólnik był moim klientem. Kacper był moim klientem ze szkoleń, Karol był moim klientem ze szkoleń, Damian, mój wspólnik z Old Oaka, z zegarków, w sumie, nie wiem, czy był klientem ze szkoleń, czy gdzieś tam, no też się na tych szkoleniach pojawiał, tak czy inaczej. Ale to zawsze, za każdym razem to była relacja, czyli najpierw klientami byli, ale potem się znaliśmy, gadaliśmy i tak dalej, spotykaliśmy i dopiero w końcu był taki moment, że dobra, róbmy to. Zresztą tak samo zrobiłem z żoną, tak, też ją znałem wcześniej. To jest w ogóle fajne takie, nie, że w przeciwieństwie do Tindera, że jak trafisz na Tinderze właściwą osobę, to skąd masz wiedzieć? Algorytm i tak tam polega na czymś zupełnie innym, na instant gratyfikacji tak zwanej, czyli żebyś ty spotkał kogoś, kogo tam, z którym ci się szybko ułoży wieczorem i rano. Natomiast i tak wydaje mi się przynajmniej, choć nie czytałem badań, że te najtrwalsze związki, tak samo jak najtrwalsze spółki, to są te, gdzie ludzie się wcześniej znali, bo oni widzieli, jak oni reagują na różne sprawy, tak? Czyli gość ma kolegę i ten kolega, jak go na przykład, jak mu wydali za dużo reszty, to on zawsze zwracał. Tak? I mówił, przepraszam, ale pani mi wydała za dużo reszty. No i obserwujesz takiego gościa, jest twoim kumplem, no to wtedy możesz zakładać, że on w spółce też będzie w porządku, tak? Że widać, że to jest w porządku człowiek. A ktoś ma innego kolegę, co za każdym razem kombinuje, jak go szukać, przycwaniaczyć i tak dalej, no to od razu wiadomo, że nie warto robić spółki. Ja na przykład mam zasadę, że nie robię spółek z ludźmi, wspólnych biznesów z ludźmi, którzy zdradzają żony mężów, ponieważ to jest zły znak w ogóle. To już nie chodzi o to, że ja bym tu jakimś kaznodzieją chcę być, tylko że to jest zły znak, tak? Jeśli zdradza kogoś, komu powiedział, że będzie w porządku, no to jest ten sam schemat. W spółce przy pierwszej okazji będzie dokładnie to samo. Czemu by nie? Zdrada w spółce, czyli pieniądze znikną, coś nie zadziała, coś będzie, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Więc akurat moja rada jest raczej taka, że spółki się buduje z ludźmi, których się zna. A jeśli się nikogo nie zna, to wtedy moja rada jest poznawać więcej ludzi, czyli jeździć na różne eventy, może uczestniczyć na przykład na naszych platformach. Przecież mamy nowoczesną firmę, mamy strefę inwestora, miejsca, gdzie ludzie interesujący się biznesem i inwestycjami się poznają, budują te relacje i tak dalej. Najpierw online, później na żywo. Są możliwości. Nowoczesna firma .org, tam możesz dołączyć, także też zapraszam. Warto. Jak się z kimś poznasz, sprawdzisz go w boju, w zupełnie innych sytuacjach niepowiązanych, gdzie on nie ma interesu, żeby udawać, tak? No to wtedy jest spoko, wtedy można pomyśleć i to jest spoko, bo wtedy rzeczywiście działa synergia. 1 plus 1 to nie jest 2, tylko 11. Ja tego doświadczyłem w każdej spółce, w każdym biznesie, które robię z ludźmi. Nawet jak nieraz to nie jest łatwo, bo tak jak wspomniałem, spółka jak małżeństwo, nieraz bywa trudno, nieraz się trzeba pokłócić, nieraz się wszyscy wkurzają na siebie i tak dalej, ale ostatecznie wszyscy są do przodu. W dobrym małżeństwie też tak jest. I tak to zatem działa. Dlatego też jednak polecam, bo to drastycznie pomaga zarabiać 10 razy więcej. Drastycznie. I znowu, jak sięgniesz do listy 100 najbogatszych ludzi na świecie, okaże się, że nawet jeżeli to oni są frontmenami, to nie tylko prowadzą firmy w charakterze spółek, bo to jest oczywiste, to na 100%, bo nikt poważny dużych pieniędzy, zwłaszcza ryzykownych, czyli że jest już dużo wypłat do wypłacania ludziom i tak dalej, nikt tego nie będzie robić na JDG. Każdy tylko na spółkę z o.
albo innego rodzaju spółkę. Natomiast chodzi o to, że ci ludzie ogólnie robią to wspólnie z kimś. Tak? Z PayPala my znamy, że PayPala założył Elon Musk. No nie do końca. Pięciu chłopa założyło PayPala. A Elon Musk akurat jest tym najbardziej znanym. W Tesli jest tak samo. W ogóle to Elon Musk nie założył Tesli. Tylko stał się tam inwestorem. I tak dalej. Za 5 lat wszyscy będą mówić, o Twitter, to jest ten portal Elona Muska. Już nie będą pamiętać, że tam cała ekipa stworzyła Twittera, a on tylko przyszedł i kupił. Znaczy tylko. No. W każdym razie tak to działa. Robi się wspólnie. Kolejna rzecz, którą trzeba opanować, jeśli chcesz zarabiać 10 razy więcej, to jest delegowanie, zlecanie zadań. Masz o tym fragmenty w 48-godzinnej dobie, jest o tym na tym kanale. Tego się trzeba uczyć. Jak zrobisz wszystko samemu, to będzie bez sensu. Jak sam odbierasz telefony od klientów, odpisujesz im na maile, wysyłasz im paczki. Jeśli to jest oczywiście pierwszy dzień otwarcia firmy albo pierwszy miesiąc, to jest uzasadnione, tak? Nie ma przychodu, no to trzeba robić wszystko. Jasne. Ale jak tak leci kolejny rok, a ty dalej z księgową omawiasz faktury, to coś jest grubo nie tak. Przedsiębiorca po paru latach to z księgową powinien omawiać strategię. Czy da się zrobić tak, że tu zmienimy konstrukcję prawną, założymy jedno JDG na ryczałcie, które będzie połączone ze spółką ZO i będzie wypłacało pieniądze na takim podatku, a inna firma będzie robiła to i tamto i siamto. O strategicznych rzeczach się wtedy gada i z księgową, i z doradcą podatkowym, a nie o tym, że pani Zosia zrobiła zwrot i trzeba teraz jej wystawić fakturę korektę. I właściciel firmy korektę wystawia. Co to jest w ogóle? Mówię o tym z oburzeniem, choć przez wiele, wiele lat, o wiele za wiele, sam tak robiłem. Wystawiałem te faktury, zawoziłem do księgowych w ogóle. Czemu w ogóle zawoziłem fizycznie w czasach, gdzie można skanować? Albo w ogóle wysyłać, gdzie wszystko jest internetowe. Czemu w ogóle ktoś wystawia te faktury zamiast podpiąć system, który sam je wystawia? Automatyzacja, zlecanie, delegowanie i tak dalej. To jest wszystko, co, coś, bez czego nie zaczniesz zarabiać 10 razy więcej. Kolejna rzecz. Raz na kwartał spytaj klientów, co oni chcą. My to robimy w każdej naszej firmie, wierząc, że my obojętnie od tego, jak bardzo mamy dobre chęci, nie wymyślimy tego, co wymyślą klienci. Oni wiedzą lepiej, czego chcą. Dlatego na przykład w Instytucie Lingwistyki raz na kwartał ankieta. Co byś chciał, co ci się najbardziej podoba, co ci się nie podoba, co byś dodał. I potem niewolniczo wręcz dodajemy te rzeczy, które tam się często pojawiają w tych ankietach. I tak oto, z jednej strony zobacz, jakie to jest proste. Ja nie muszę siedzieć po nocach, rozkminiać, jak zrobić, żeby ten produkt był lepszy. Bo ludzie mi to mówią. A po drugie, to jest najskuteczniejsze, bo obojętnie ile ja bym w nocy wymyślił tych pomysłów, to te pomysły z ankiet i tak są lepsze. Bo to są te pomysły, za które ci ludzie są gotowi płacić. A nie jakieś moje wyimaginowane, że mi się coś wydaje. Świetna sprawa. I to jest najlepszy sposób, żeby usprawniać twój biznes. I dlatego warto go zaczynać trochę na rympał. Sprzedajesz MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli ten produkt taki niegotowy w pełni, informując oczywiście klientów, że taki jest, a potem ich pytasz, co tu powinno jeszcze być, żeby to było dobre. I wprowadzasz właśnie to, zamiast swoje widzimisię. I nagle, nie dość, że szybko przetestowałeś ideę biznesową, to jeszcze robisz produkt, który będzie naprawdę rynkowo sztos, ponieważ on będzie dopasowany pod to, co ludzie chcą. Więc nie dość, że twoi aktualni klienci będą mega zadowoleni, to jeszcze łatwiej ci będzie pozyskiwać dużo nowych, bo będziesz mieć produkt, którego ludzie po prostu chcą. I tyle. Będziesz robić ankiety i będzie dobrze. Także warto pytać, robić ankiety. A kolejna rzecz, warto prosić o opinię. Opinie na Google, na Facebooku, czyli wysyłać ludziom. Oni się sami nie domyślą, ponieważ ludzie sami się domyślają, żeby wystawiać opinie złe. Tak, jak coś się komuś nie podoba, to on wie. To jego pierwsza myśl często, a wejdę na Google, zepsuję im tu opinię, dam im jedną gwiazdkę. Natomiast ludzie się nie domyślają, że mają wystawiać opinie dobre, bo wszyscy jesteśmy po szkole, a szkoła to jest syfny system krzywdzenia ludzi, który polega na tym, żeby pokazywać im to czerwonym mazakiem, kolorem krwi, to co robią źle, a nie zielonym kolorem natury, to co robią dobrze. Nikt nie będzie zaznaczać w dyktandzie 55 słów dobrych, tylko zaznaczy te dwa czerwonym, które były złe. Więc wszyscy tego doświadczyliśmy i teraz są efekty. Niektóre są do bani, te efekty. No i tak jest, że każdy jest trochę skrzywdzony przez to. I dlatego ludzie dobrych opinii z domysłu zazwyczaj nie wystawiają. Trzeba ich poprosić. Jak już ich poprosisz, to stwierdzają, o w sumie czemu nie? Więc poproś. Raz wyślij prośbę o wysłanie opinii na Google, na wizytówkę. Innym razem za pół roku poproś opinię na Facebooka.
i tak dalej. Warto te opinie mieć. I znowu, mój wspólnik Karol, jak jeszcze pracował na etatach, robił to ciekawie, że miał taki segregator, 30 stron opinii różnych ludzi, z którymi pracował. Byłych szefów, nie tylko pracodawców, ale współpracowników, znajomych i tak dalej. I po prostu kolega marketer pisał tam, że o, mój kolega Karol interesuje się marketingiem, czyta książki, rozmawiamy o tym czasem przy kawie. Jego były szef mówił, świetny pracownik i tak dalej. I z takim segregatorem on szedł na rozmowę o pracę. Wow, jak to miażdżyło całą konkurencję. 100 ludzi wysyłało tylko nudne, kolorowe CV. Nie wiedzieć dlaczego na białej kartce, a nie na różowej, żeby chociaż trochę się wybić, albo zapakowane w papier, w pudełko prezentowe, żeby też się wybić. Na takie ktoś by zwrócił uwagę, ale nie, wszyscy to samo, to samo, to samo. A Karol z segregatorem wpadał i sru. W związku z czym to trzeba również tak rozwiązać i dlatego potrzebujesz mieć, żeby zarabiać dużo, potrzebujesz mieć dobre opinie w internecie, bo inaczej szlak wszystko trafi. Także o to zadbaj i dlatego proś o opinię. Kolejna rzecz, którą trzeba robić, to jest budowanie marki osobistej. Czy trzeba? Nie wiem, czy trzeba, ale na pewno warto. Warto budować markę osobistą. Jest na tym kanale co najmniej jeden odcinek na ten temat, jak to się robi. Także zapraszam, bo chodzi o to. Są już badania, że nawet wielkie korporacje produkujące samochody, jeżeli wystawią jakąś twarz żywego człowieka, to będą zarabiać więcej. Bo ludzie kupują od ludzi. I dlatego w Tesli jest Elon Musk. Dlatego Apple to jest Steve Jobs, a teraz Tim Cook. Tak to działa. Dlatego nawet w Amazonie Jeff Bezos, gdzie by się wydawało, że co to za różnica, kto ma ten sklep. Są oczywiście firmy, które tego nie robią. Tak? Nie bardzo wiadomo, kto stoi za Allegro. I też sobie radzą. Też się da. Natomiast marka osobista to jest coś, co jest szybką przewagą konkurencyjną. Dlaczego szybką? Bo buduje się to parę miesięcy, budując wizerunek eksperta, tak, za pomocą YouTube'a, Instagrama, TikToka, Facebooka i tak dalej, a jest to niepodrabialne. No bo jeżeli ty jesteś Zosia Kowalska, to tego się nie da podrobić. Ty masz swój charakter, swoje wady i zalety, specyficzny sposób wypowiadania. Nie ma drugiej takiej osoby. Rozumiesz, może być drugi produkt taki sam, tak, bo masz sklep z śrubkami. I jest jeszcze 50 innych sklepów ze śrubkami. Czy w ogóle e-commerce często tak działa, że się nie robi własnych produktów, tylko się sprzedaje te, które już są? Czy musisz czymś innym się wybić niż produktem? No i co wtedy? No właśnie, marka osobista to jest to, że będą od ciebie kupować chętniej niż od kogoś innego. Bo cię znają, bo cię kojarzą i tak dalej. Ile jest teraz ciekawych kanałów remontowych na YouTubie i potem ludzie wolą mieć remont u kogoś takiego, bo mu ufają, bo widzieli kanał. Dietetycy zakładają swoje kanały, tłumaczą zagadnienia zdrowotne i tak dalej i wtedy wiem, że jakbym chciał zatrudnić dietetyka, to idę do takiego i strzelam, że to będzie drogie, bo on ma markę, więc wiem, że trzeba będzie wybulić. No i już. I tak oto dietetyk, który wszedł na YouTube'a, zarabia dzisiaj znacznie więcej, 10 razy więcej, a może i 50, niż dietetyk, który tego nie zrobił. Dlatego budowanie marki osobistej, czyli swojego nazwiska, jest bardzo ważne. Bardzo ważne i jest multum sposobów na to. Nie będę na to tracić Twojego czasu, bo jest o tym odcinek na tym kanale. Tak czy inaczej, warto, nawet jeżeli produkujesz śrubki. Kolejna rzecz. Rzucaj kasę w marketing. Nie bój się wydawać w marketing. To jest ważne, bo ja zawsze miałem taki opór, że tam Facebook, Google, ileż to tych pieniędzy można tam przepalić. Zwłaszcza, że sam robiłem nieskuteczne kampanie, nie umiałem tego robić, więc to po prostu nie działało i byłem taki oporny. Dziś mam dokładnie odwrotnie. Dziś, jakby się dało, to bym rzucił wszystkie pieniądze w Facebooka i w Adsy, i w AdWordsy googlowskie. Natomiast jest Karol, który je robi i nimi zarządza i on hamuje, bo mówi, że w którymś momencie nie da się już wrzucić więcej, bo efekt wcale nie będzie większy. To jest trochę jak z jedzeniem, tak? Do pewnego momentu jest ci lepiej, a potem już jest ci gorzej. Na czym ja ubolewam w obu przypadkach. Tak czy inaczej, trzeba ładować hajsy. Czyli przestać wierzyć w antyczne przekonanie, że dobry produkt się sam obroni. To już prawie nigdy nie działa. To gdzieś czasem w niektórych branżach może się jeszcze sprawdzić. Ktoś jest, nie wiem, jakimś takim medykiem, magikiem leczącym raka. I on dotyka rękami i raka ludzie nie mają. To się rozejdzie samo, tak, to fakt. To by się samo rozeszło. Natomiast w każdej innej dziedzinie
trzeba robić marketing. Dobry produkt może być najlepszy na świecie i tak się sam nie obroni. Oczywiście trzeba o niego zadbać, żeby był marketing szeptany, ale ludzie mają tyle tematów na głowie, że sami bardzo często nie szeptają od siebie. Trzeba ich poprosić o szeptanie i tak dalej, więc to nie jest tak, że ten marketing szeptany jest wystarczający. Trzeba robić marketing aktywny, tak? Czyli ładować hajsy. Ja wiem, romantyczna wizja początków internetu, założę kanał na YouTube i zarobimy miliony. To się zdarza, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby w budowaniu marki, w budowaniu marketingu w ogóle swojego ładować kasę. Czyli jak tylko przychodzą pieniądze od klientów, wziąć tyle, ile trzeba na życie, ale jednak dużą część wrzucić w Facebooka, w Adsy, w reklamy. My przy ostatniej kampanii to ładowaliśmy już nie tylko w Facebooka, w Adsy, na Google, ale nawet już w TikToku płatne reklamy. W Instagramie to zawsze. Ładujemy, gdzie się da, płacimy czasem partnerom za wzmianki o nas i tak dalej, bo to działa, no, to działa i działać będzie, więc trzeba płacić za kampanię. Trzeba wydawać na reklamowanie się i to po prostu działa. Nawet jak nienawidzisz Facebooka i Marka Zuckerberga, mnie od 2 lat nie ma na Facebooku, nie używam go wcale, jeśli chodzi o mnie osobiście, ale mój zespół używa, mamy firmowego Facebooka, ktoś tym zarządza i robimy tam płatne kampanie, bo to po prostu świetnie się sprawdza i na tym się zarabia. No tak jest. Jak chcesz zarabiać 10 razy więcej, nie wyobrażam sobie zrobić to bez płatnego marketingu. Kolejna rzecz, bądź w stałym kontakcie z klientami, czyli buduj z nimi relacje. To, że im już sprzedałeś, to nie oznacza, że no macie i nara, nie? Czyli kupili książkę, mają tę książkę, no to dzięki, cześć. Tak to nie działa. Trzeba budować z nimi relację stałą, bo nigdy nie wiesz, czy nie będziesz mieć innego produktu w przyszłości, czy jakoś coś jeszcze w życiu nie trzeba będzie zrobić, żeby z tymi ludźmi zagadać i tak dalej. Nigdy nie wiesz. Warto budować relacje tak po prostu. Czyli nawet jeżeli twój produkt jest jednorazowy, bo masz jeden produkt, to i tak dodaj tych klientów do bazy mailingowej, wysyłaj im wiadomości z jakąś ciekawą wiedzą, buduj ciekawe relacje. Nawet jak my, jak w lutym wybuchła wojna i my na szybko stworzyliśmy w Instytucie Lingwistyki kurs bezpłatny polskiego dla Ukraińców, żeby uchodźcy po prostu szybko się zaklimatyzowali tutaj, żeby nie tworzyły się podziały, tylko wręcz przeciwnie, żeby im było łatwiej, żeby nam było lepiej, żeby wszystkim było dobrze. No i kilkanaście tysięcy osób pobrało sobie ten kurs, no i mamy ich w bazie. No i to był bezpłatny kurs, więc ja na tym tak naprawdę tylko straciłem pieniądze, ale mimo to, nawet w tym wypadku buduję relacje z tymi ludźmi. Raz na 2 tygodnie wysyłamy im maila z jakąś ciekawą wiedzą o językach i tak dalej. Czemu? Nie wiem, bo zawsze tak robię. I być może za jakiś czas spróbujemy im zaproponować jakiś produkt. Być może kurs angielskiego. No jeżeli minie jakiś czas, ci ludzie się już aklimatyzują, żyją normalnie, część z nich będzie chciała się nauczyć angielskiego. Część z nich może będzie chciała przeczytać Misia Ekspertusia po ukraińsku, który swoją drogą już jest dostępny na ekspert.com.pl i tak dalej. W związku z czym budujemy relacje z każdą bazą ludzi, bo warto. Bo jak wygaśnie ta baza, klienci ci przepadną, zapomną o tobie na zawsze i nagle po 5 latach im napiszesz, że masz nowy produkt, oni już cię mają gdzieś, bo relacja już wygasła. Relacje niepielęgnowane wygasają, także tyle. W związku z czym zdecydowanie rób to w ten sposób, choćby poprzez bazę mailingową. Co dalej? Jeśli chcesz zarabiać 10 razy więcej, okresowe akcje marketingowe. Nie obrażaj się na konsumpcjonistyczny świat. Ja w Black Friday pewnie nic nie kupię, ale dużo sprzedam. Chociaż nawet nie gwarantuję, że nic nie kupię, bo może akurat coś będzie takiego, chociaż teraz nic nie planuję. No, nie wiem. Natomiast, no co, no można płakać, że jest Black Friday, ludzie kupują, że są walentynki, ludzie kupują, że są kampanie, jest ograniczony czas kupna i że to działa i tak dalej. No ale działa. No i już. I tyle. My, żeby korzystać z tych opcji takich, że czasem robimy taką sprzedaż, że tylko do jutra, potem już się nie da, więc jest to trik marketingowy. I żeby z niego korzystać uczciwie, to my dajemy gwarancję satysfakcji, tak? Czyli 30 dni na zwrot. Czyli ktoś został naciśnięty na to, żeby kupić szybko, ale w zamian, żeby to było fair, to on potem może się z tego wycofać bez żadnych problemów. I to uważam, że jest w porządku. W związku z czym, co tam marudzisz? To tak jak ja mogę marudzić na Facebooka. Czemu ludzie siedzą na Facebooku? Nie rozumiem tego.
Nie rozumiem, ponieważ ja wolę w tym czasie siedzieć w książce albo na YouTubie z materiałami edukacyjnymi o biznesie i o innych rzeczach zdrowotnych i tak dalej. Nie wiem więc, co tu robić na Facebooku. Nie mam pojęcia, nawet nie mam pomysłu. Więc jest to dla mnie koncepcja absurdalna, ale skoro ludzie tam są, to my tam też jesteśmy jako firma i tam się reklamujemy i działamy. No bo nie będziemy zmieniać rzeczywistości, tak? Znaczy zmieniam, tutaj mówię, nie siedź na fejsie, bądź gdzieś indziej. Jak będziesz w książkach, to ja w tych książkach też wtedy przyjdę tam i tam się będę promować. Zawsze się coś wymyśli. Natomiast dopóki ludzie są na fejsie i TikToku, no to my jesteśmy na fejsie i TikToku i tyle. Więc tak to działa. Jak ludzie chcą kupować na Black Friday, to my będziemy sprzedawać na Black Friday i będziemy im wymyślać promocje. I to jest normalne. Tak to działa. Skoro tak jest, to jak to powiedziała niejaka Byron Katie, jeżeli walczysz z rzeczywistością, to przegrywasz, ale tylko w 100 przypadkach na 100. No i już. Jeżeli mięso marketowe spowoduje raka dużo bardziej niż bakłażan z marketu, to jem bakłażana, a nie to mięso. I dla mnie to jest dostosowanie się do rzeczywistości, do brutalnych faktów. No i już. Kolejna rzecz, podnieś cenę, dodając wartość. Tak jak wspomniałem, nasze książki nie są najtańsze, a to dlatego, że są długie, grube i do tego mają twarde oprawy. I wtedy się okazuje, że za 400 stron w twardej oprawie już chętniej ludzie zapłacą trochę więcej. Czyli zastanów się, czy twoje produkty nie powinny być droższe, ale dodając do nich wartość. Dźwignij cenę, ale zastanawiając się, dlaczego. Dlaczego mam dźwignąć cenę? To nie może być dźwiganie ceny, bo tak, chociaż czasem to nie jest głupi pomysł. Czasem się da. Jak jest inflacja, tak, to w ogóle możesz dźwignąć cenę o 10-15% i pewnie to nic nie zmieni na rynku i w sprzedaży. Ale czasem, jak chcesz dźwignąć cenę dwa razy, no to już trzeba dać argumenty, czyli dodać dodatkowe rzeczy, elementy i tak dalej. Więc pomyśl z kartką i długopisem nad tym, jak dźwignąć cenę twoich produktów, dodając do nich wartość, i wtedy się okaże, że to już powoduje, że zarabiasz dużo więcej, a bardzo często jest też tak, że za wyższą cenę kupuje więcej ludzi. To jest absurdalne, ale tak jest. My robiliśmy kiedyś taki test, że był jakiś produkt i sprzedawaliśmy takiej samej grupie ludzi za 397 zł, i analogicznej drugiej, tak samo liczebnej, za 597 zł. Czyli jeżeli jedna grupa liczyła tyle samo osób co druga, wydawałoby się logiczne, że dużo więcej osób kupi za 400 niż za 600. A tu się okazało, że nie. Że prawie dwa razy więcej ludzi kupiło za 600. Rozumiesz to? To były identyczne grupy. Ale ludzie, widocznie, tak doszliśmy drogą testu, za 400 uważali, że to jest podejrzanie tanio i to chyba nie może być dobre. To się w psychologii nazywa efekt Weblena, że jeżeli coś jest drogie, to my automatycznie uznajemy, że to jest dobre. Dlatego jak wchodzisz do sklepu Gucci'ego, to zakładasz, że będziesz drogo, że będzie drogo, bo zakładasz, że będzie dobrze. Czemu dobrze? Bo drogo. Czemu drogo? Bo dobrze. No i tak to działa. W związku z czym czasem się może dziwnie okazać, że jak wyceniasz się na więcej, to cię ludzie bardziej szanują. Pomyśl sobie, twoje dziecko nagle by zachorowało, bolałoby je strasznie kolano, nie wiadomo co i jak. I teraz reumatolog, nie wiem, kto by się zajmował kolanem, ale masz dwóch prywatnych. Jeden bierze 30 zł za wizytę, a drugi 300. Do kogo pójdziesz? No, to daje do myślenia, nie? Że większość ludzi kochających swoje dziecko poszłoby do tego za 300. I oczywiście mogących, bo nie każdy może, nie każdego stać, wiadomo. Ale jak kogoś stać, no to chociażbym pieniądze z podziemi w takich sytuacjach, no ale już mniejsza o to. W każdym razie to jest logiczne, tak? Że ten za 300 chyba będzie lepszy. No, on musi być kompetentny. A ten za 30 zł lekarz bierze za wizytę, prywatny. Co to jest? To jest podejrzane. I tak to działa właśnie. W związku z czym dźwigaj ceny. Dodaj wartość, ale dźwigaj ceny. Kolejna rzecz, jak chcesz zarabiać więcej, to jest upsell. Upsell, czyli te słynne frytki do tego. Jedno pytanie, które spowodowało, że pewna sieć fast foodów zaczęła zarabiać miliardy dolarów rocznie więcej. Naprawdę. Tak to działa. Więc klient chce u ciebie coś kupować, co oznacza, że ci ufa. Więc on jest w stanie często kupić też więcej. A pytanie, czy może? Czy jak ty mu coś sprzedajesz, to jesteś gotowy sprzedać mu więcej? Czy nie masz dodatkowych produktów? Albo nie masz oferty na to, tak? Czyli przychodzisz do fizjoterapeuty, on ci tam nastawia te kręgi, czy robi, co tam robi, i on ma książkę. Jest autorem książki, ale ci o tym nie powie.
Bo on myśli, że ty w recepcji, jak zobaczysz książkę, to se kupisz. Bez sensu. Znowu, dobra książka się sama nie obroni. Trzeba o niej powiedzieć. Więc ty musisz mówić fizjoterapeuto, temu klientowi, tak? Jak już go tam masujesz i tak dalej. A wiesz, mam taką książkę i tak dalej, może ci się przyda. Ja uważam, że jest naprawdę dobra. Czyli frytki do tego, tak? Upsell. To trzeba robić. To jest mądre, rozsądne. Nie jest to chamski marketing, bo przecież klient jak nie chce, to powie, że nie chce. Oczywiście, jak ty zrobisz 7 upselli. Chciałbyś książkę? No nie. A może takie szkolenie dietetyczne? No nie. A to wiesz co, mamy taki obóz, wakacje zdrowotny. No nie chcę. A to tamto. Rzeczywiście, to by było słabe. Natomiast to, że ty regularnie wykorzystujesz okazję do upsella, to nie jest złe. Tak, my sprzedajemy jedną platformę, proponujemy drugą. Sprzedajemy kurs językowy, proponujemy dodanie drugiego języka dla kogoś z rodziny. Sprzedajemy książkę, przychodzi ona z ulotką, która daje promocję na dodatkową rzecz. Wszędzie upsell. Musi być, żeby skoro klient chce wydać, czyli nam ufa, no to może też wydać więcej. Jeżeli to nie będzie chamskie i agresywne, tylko subtelne, za każdym razem jakaś propozycja, ale jedna, no to czemu by nie? To ma wydać gdzieś indziej? Lepiej, żeby wydał u Ciebie, prawda? Także tak to działa. No i to nas przenosi do kolejnej rzeczy, czyli więcej produktów. Nie da się robić upselli albo w ogóle zarabiać więcej, jeśli się ma jeden produkt. Bardzo często tak jest, że ktoś jest na przykład nauczycielem jogi. O, taki przykład. I jego jedynym produktem jest bycie nauczycielem jogi, czyli uczenie jogi, czyli usługą bardziej w tym wypadku. To jest jedyne, co ta osoba ma. No i spoko, ale warto podejść dalej, tak? Czyli oprócz tego, mimo że warto budować markę osobistą po to, żeby za tą jogę brać wtedy 2, 3, 5 razy więcej za godzinę, to jeszcze znowu dodać kolejne produkty. Może książka, może jakieś szkolenie, może obóz rekreacyjny i tak dalej. Różne inne rzeczy, tak? Musi być więcej produktów. No bo część klientów chce kupić zajęcia jogi, ale ktoś inny wolałby kupić szkolenie z jogi, żeby ćwiczyć samemu. Ktoś może apkę, ktoś może pojechałby na obóz, a ktoś nie bardzo tak, ale coś innego. Może konsultacje online, bo się wstydzi, bo jest introwertykiem i tak dalej. To wolałby tylko przez internet. Różne są opcje. Natomiast jak masz więcej produktów, to możesz dzięki temu zarabiać więcej, bo różni ludzie szukają różnych rzeczy. Nie mówiąc o tym, że niektóre z tych osób kupią wszystkie te rzeczy, ale niektóre osoby po prostu chcą czegoś innego. Tak samo ktoś ogląda ten program i kupi kurs angielskiego w Instytucie Lingwistyki, a ktoś inny kupi platformę Nowoczesna Firma. Są różni ludzie, różne potrzeby, różne zestawy. Pan Witan, kiedyś była taka reklama. W każdym razie tak to działa, więc dodatkowe produkty. Rozpisz je na kartce, jakie by się przydały. No i tyle, żeby było więcej wejść. To jest też góra lejka, tak? My mamy książki, nie tylko dlatego, że jak się okazało, choć wcale tak nie zakładaliśmy, na książkach da się zarabiać. Ciekawe. My najpierw stworzyliśmy książki w ramach brandingu, tak? Ja stwierdziłem, o, będzie Maciej Wieczorek, autor książek, no to będzie tak plus 4 do charyzmy. No i fakty, bo to tak działa, tak? Tak to działa. Natomiast okazało się, że na tych książkach też da się zarabiać, rzeczywiście, że one wychodzą na plusie zaskakująco dobrym. Więc mamy sobie książki. Natomiast okazuje się, że jak my robimy na przykład książki dla dzieci też, czyli dodatkowa gama produktowa, tu nie chodzi o to tylko, żeby więcej zarabiać, no bo są też jeszcze rodzice i nowe książki, więc mamy więcej. To jest jeden powód. Ale drugi, że to jest tak zwana góra lejka. Ludzie kupują, bardzo często u nas to wygląda tak, że ktoś kupuje książki, a potem kupuje droższe produkty, czyli na przykład kursy językowe, czy platformę Nowoczesna Firma. No i nagle się okazuje, że jak więcej książek mamy, to jest większa góra lejka, tak? Mamy książki dla dzieci, nowy Miś Ekspertuś niedawno wyszedł, polecam. No to jest taki Miś Ekspertuś, czyli ktoś normalnie by nas nie znalazł w internetach, ale znalazł nas, bo jest Miś Ekspertuś, książka o inteligencji finansowej dla dzieci, w tym wypadku o budowaniu relacji, ta część. No więc ktoś szuka, jak nauczyć dzieci budowania relacji. Kupuje od nas książkę i jest w naszym lejku, tak zwanym marketingowym, no bo mamy go w bazie i wszędzie. I za pół roku ta osoba dzięki budowaniu relacji kupi być może od nas kurs językowy, być może kupi coś innego. No i tyle. Czyli mając więcej produktów, masz większą górę lejka tak zwaną. Czyli więcej ludzi masz na wejściu, na tańsze produkty, potem oni dzięki temu z większej grupy ludzi może powstać klientela na droższe produkty. Więc zdecydowanie warto. Przedostatnia rzecz, którą warto, to drogi produkt dla top klientów.
dla top małej grupy ludzi jakiś ekstrawagancki produkt, którego normalnie nawet nie będziesz sprzedawać. Może on być tajny. My mamy taki produkt. Akurat my, z racji tego, że ja nie mam specjalnie potrzeb jakichś finansowych, ja się w biznesie dobrze bawię, to my ten produkt robimy za darmo, w sensie on jest mega drogi, kosztuje 5 tysięcy, a czasem 6. Jest to mentoring, gdzie na cały dzień się zamykamy z grupą grubych ryb, przedsiębiorców nieźle zarobionych, i robimy mentoring, czyli kilku różnych mentorów, rozmawiamy o swoich problemach biznesowych, wyzwaniach i rozwiązujemy je. I tam naprawdę ta wiedza jest tak potężna, bo to jest wiedza od samych praktyków. Przyjeżdża 30 osób, sami praktycy. Natomiast w moim wypadku akurat tak robimy, że to zawsze robimy na cele charytatywne. Przeznaczamy ten zysk na cele charytatywne, ostatnio na fundację Omen Mensa i wspieranie dzieci w polskich i gańskich domach dziecka. Wcześniej robiliśmy to na dzieci w Wenezueli. No różne te cele mamy, natomiast z racji tego, że akurat nie mamy takiej potrzeby, no to nie robimy na tym jakichś tam pieniędzy, w sumie żadnych nie robimy, wręcz do tego dokładamy, bo sami pokrywamy koszty. Natomiast to dlatego mamy specyficzną sytuację. Natomiast większość biznesów powinna mieć taki drogi produkt i na nim zarabiać kupę kasy. Tak to działa, czyli mieć ten tak zwany dół lejka, najwęższą część, gdzie jest najmniej ludzi, ale największa cena i często największe pieniądze. Pytanie, czy ty masz jakiś turbo drogi produkt? Czy jasne, robisz sobie te masaże za 100 albo już 200 zł z brandingiem za godzinę, masz dodatkową książkę na przykład, czy masz coś takiego, że jak masz 100 klientów, to 10 z nich sprzedałbyś coś za tysiaka? Czy masz coś takiego? Jeżeli nie, warto wymyślić. Znowu, pamiętając o tym, że być może, w zależności od tego, co kto lubi, może ktoś lubi jeździć na obozy, wyjazdy, ale ja od razu zawsze mam myśl skalową, tak? Czyli jak to zrobić, żeby to było coś, co się może skalować w nieskończoność? Czyli ja bym pewnie szedł w produkt cyfrowy i tak dalej, zamiast obozu, żeby to jednak było coś, co mogą kupić i mieć. I wtedy droższy produkt, który można skalować, wąska grupa ludzi. Warto o tym pomyśleć, to jest bardzo mądra rzecz do zrobienia. Drogie produkty na końcu lejka. I ostatnia rzecz, to jest cross-sell, czyli sprzedawanie, czyli tak, to ma różne postacie, ale chodzi o to w tym wypadku, że możesz dogadać się z kimś z innej branży, żeby sprzedawać jego produkty z branży uzupełniającej, ale nie która jest twoją konkurencją, tak? Czyli po prostu sprzedajesz, na przykład robisz te masaże, tak? Robisz masaże, no to nie robisz jogi. No to teraz masz kolegę, który robi zajęcia jogi i możesz z nim zrobić tak zwane JV, czyli partnerstwo, joint venture, żeby inteligentnie brzmiało i się dogadać po prostu, że dobra, ty proponujesz swoje produkty swoim klientom, ale raz na kwartał wyślesz mail albo nawet im powiesz na żywo albo przez telefon, gdzieś tam obojętnie, że mogą też brać udział w zajęciach jogi. I polecasz swojego kolegę jogina. No i w ten sposób, to nie jest sposób, żeby zarabiać 10 razy więcej, bardziej, żeby zarabiać o 50% więcej, ale to też nie jest głupie. Po prostu polecać cudze usługi lub produkty, tak? Czasem jest tak, że ten turbo drogi produkt, że ty go nie zrobisz sam, ale ktoś go już ma. I już na gotowo możesz go polecać i tak dalej. Działa to bardzo, bardzo fajnie. Działają tak całe branże niektóre, tak? Na przykład sprzedaż bezpośrednia czy MLM, to tam się przecież bierze produkt, którego samemu się nie robi, tylko się go poleca. Czyli jedno wielkie JV. Ktoś inny dostał zadanie stworzenia produktu, a my sprzedania go. I tyle. Natomiast w klasycznym biznesie, takim, o którym tu się zazwyczaj mówi na tym kanale, no to chodzi o to, żebyś do swoich produktów lub usług dodał produkty lub usługi uzupełniające, które ktoś inny robi, bo też na tym nieźle można zarabiać. Tu najlepszym takim przykładem, który mi przychodzi do głowy, jest architekt, czy człowiek, który owszem, zajmuje się architekturą, wystrojem wnętrz i tak dalej, czyli zrobieniem projektu fantastycznego, ale zaraz potem dostaniesz namiary, gdzie kupić łazienkę, to będzie u jego znajomego, gdzie kupić kafelki, u jego znajomego, gdzie w ogóle wstawić instalację, u jego znajomego i tak dalej. I tam podejrzewam, że za projekt jest mniej kasy niż za te wszystkie polecenia, jeśli on jest dobrze ogarnięty z tymi wszystkimi polecanymi ludźmi. Jeśli tak jest, to jest to dobry biznes, jak nie, to i tak zawsze jest to dodatkowy zysk. To wszystko na dzisiaj. Gwarantuję Ci, że wprowadzenie tych rzeczy będzie trwało trochę czasu, ale gwarantuję Ci, że one dźwigają dochód, że to nie ma tak, że zastosujesz te rzeczy i one nie zadziałają. To są skuteczne strategie. To nie są coachingowe gadki szmatki. To są rzeczy wzięte zarówno z mojego doświadczenia biznesowego, jak i z setek tysięcy przedsiębiorców, których znam, z którymi ciągle od kilkunastu lat rozmawiam na różne sposoby i w różnych formach, więc
Te strategie ludzie stosują, ci, którzy zarabiają naprawdę duże pieniądze. Zatem zarabianie 10 razy więcej dla Ciebie w Twoim życiu jest możliwe. Nie wydarzy się to jutro, zajmie pewnie parę lat, ale te strategie spowodują, że to się wydarzy. Że zobaczysz, za parę lat spojrzysz na ten odcinek i powiesz, ja pierniczę. To ja faktycznie zarabiałem kiedyś tak mało, jak oglądałem ten odcinek po raz pierwszy, bo będziesz wtedy zarabiać 10 razy więcej. Czego Tobie i sobie też życzę. Niech nam się wiedzie. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na Instytut Lingwistyki po kursy językowe, na nowoczesnafirma.org po platformę dla przedsiębiorców oraz na ekspertę.com.pl po nowego misia ekspertusia czy po moje audiobooki. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć!